Kropielnica. Podcast księdza Śliżewskiego. Dotykamy tematów świętości. Czy rzeczywiście w Kościele jest patriarchat? Jak się on objawia? Część osób mówi, że przecież można pójść do zakonu, przeczytać czytanie lub modlitwę wiernych na mszy, albo po prostu poprowadzić śpiew. Czy Kościół ma problem z kobietami, chociaż czasami nazywa się go żeńsko-katolickim, bo większość procentowa praktykujących to kobiety? Do rozmowy zaprosiłem Agnieszkę Lisowską z wykształcenia historyka filozofii, ale zajmującą się teraz bardzo ciekawym zawodem. Agnieszka jest dulą, czyli zajmuje się niemedycznym, indywidualnym wsparciem kobiet w okresie okołoporodowym. Ponadto organizuje też spotkania dla kobiet, prowadzi klub mam i założyła stowarzyszenie Misja Piękna Kobieta, które ma za zadanie promować i wspierać kobiecość oraz wartości chrześcijańskie. Agnieszka była przez 10 lat w domowym kościele, czyli wspólnocie dla rodzin, i na jego rekolekcjach poznaliśmy się, kiedy ja jeszcze byłem klerykiem, a od 2 lat Agnieszka jest w odnowie w Duchu Świętym. Prywatnie, a to jest bardzo ważne, jest żoną Kamila, mamą 6 dzieci, 5 chłopców, Juliana, Feliksa, Lucka, Józka, Edmunda oraz jednej córki Wandy, która ma 3 lata. Dlatego podsumowując opis twojej osoby, jesteś idealną rozmówczynią do tego jakże ważnego tematu. Szczęść Boże i zaczynajmy. Gdzie ty widzisz problem w patriarchalnym kościele? Czy w twoim odczuciu w ogóle on jest patriarchalny? Można by było pomyśleć, że to jakieś podchwytliwe pytanie, ale też trudno odpowiedzieć na to negatywnie. Chociaż ja nie lubię takich słów, no nie, jak patriarchat, bo ono od razu budzi jakieś takie emocje, trochę negatywne. No ale jeżeli przyjrzymy się temu systemowi, który, tak go nazwijmy, systemem, który jest w kościele, no to faktycznie tak jest, że grupa mężczyzn, jak można też powiedzieć, że trzyma władzę i nie dopuszcza innej grupy do jakiegokolwiek decydowania. No i tak jest w kościele, że prawda, hierarchia, no to są mężczyźni, oni decydują o wszystkim. Można by było jeszcze tak pójść dalej w jakieś takie niemiłe słowa, jak jakiś na przykład patriarchat klerykalny, że księża mają zawsze rację. Ale to jest takie właśnie coś, w co nie chciałabym wchodzić, bo to jest takie negatywne, a my potrzebujemy jakichś takich budujących słów, a nie dołujących, ale jest też tak, że świeccy nie mają jakiegoś takiego dużego wpływu w kościele, ja tego przynajmniej nie widzę, jakiejś dużej takiej możliwości wyjścia z inicjatywą. I w ogóle w kontekście kobiet, to ja myślę, że kobiety, my kobiety, chcemy się angażować w kościele i te punkty, o których mówiłeś na początku, czytanie czytań, czy modlitwy wiernych, czy prowadzenie śpiewu, no to jest coś, od czego nie uciekamy i chcemy to robić. Zresztą też, jeżeli spojrzymy na wspólnoty, no inaczej jest w domowym kościele, bo no to jest, mężczyźni i kobiety są tam pół na pół, no bo to jest wspólnota rodzinna. Ale moje doświadczenie w odnowie, no to jest takie, że 95% to są kobiety. Czasami nie ma żadnego mężczyzny na spotkaniu, więc każdy nowy to po prostu jest z aplauzem witany. Poza tym jeszcze, nie wiem, jakieś grupy charytatywne, takie zajmujące się biednymi, czy Caritas, no to też to jest wszystko obstawiane przez kobiety. W ogóle jeszcze na przykład taka rzecz, wiesz, jak kwiaty w kościele. Ja kiedyś myślałam i tak się dziwiłam też, że jak to jest, że raz pewnie na tydzień są przywożone te kwiaty z kwiaciarni i one tak pięknie wyglądają przez cały tydzień, ale teraz już wiem, że są kobiety, które zajmują się kwiatami. Moja koleżanka naprawdę spędza tygodniowo godziny, żeby doglądać tego wszystkiego, żeby nie było tam zeschniętych. I to jest jej taka ukryta jakaś posługa, której nikt nie widzi. Czy na przykład jeszcze inna taka kwestia, wiesz, jak u nas w kościele były roraty, to moje znajome codziennie rano o 5 chodziły do kawiarenki, żeby przygotować dla osób, które tam potem były na roratach, jakieś kakao, herbatę, bułki. I to jest wszystko taka
nawet ciężka praca, myślę, z poświęceniem. Taka wrażliwość matki, bym Tak. powiedział, tak, że kobiety potrafią wejść swoimi emocjami w to, no bo jednak mężczyźni są trochę zadaniowi i dlatego często tych emocji nie ma. I wiesz, kiedy ja zadaję pytanie o ten patriarchat, to nie tyle po to, żeby docisnąć kościół, żeby pokazać, jak w nim jest źle, tylko pewne rzeczy nazywamy, aby zastanowić się, jakie są drogi wyjścia, aby ten kościół był coraz bardziej przyjemnym miejscem. Wiesz, kiedyś byłem u moich przyjaciół i akurat usypiała ich dziecko, żona, a mój właśnie przyjaciel usiadł i mówi: dobrze, no to co tam, Piotrek, u ciebie słychać? Mówi: a pewnie coś by zjadł. A mówię: no dobra, no może coś dać, nie? I on poszedł, wziął po prostu talerz, narzucił to jedzenie i położył: masz jedz, nie? I wróciła ta przyjaciółka i patrzy, mówi: Boże, jak ty mogłeś tak podać? A jakąś świeczkę byś zapalił, jakąś dekorację, no niech będzie jak w domu. A wtedy on skomentował: no tak, bo kobiety to potrafią robić klimat. I właśnie to jest piękno kobiety, że ona nie tylko, że chce spełniać pewne funkcje, ale chce, aby w tym miejscu ludzie czuli się dobrze. I kiedy my rozmawiamy o patriarchacie, to ja w domyśle zastanawiam się, co zrobić, aby Kościół był bardziej wrażliwym miejscem, aby w nim było więcej takiej miłości, wrażliwości. To są te rzeczy, które też przed chwilą ty wymieniłaś, bo opowiadając nie tylko o jedzeniu w związku z nabożeństwami i obok jakimiś działaniami, ale również o takich kwiatach, to wprowadza się trochę duszę do miejsc. I to jest też ogromne zadanie kobiet, a nie do końca im się to umożliwia. A kiedy znowu daje się tylko zróbcie to, a potem odejdźcie, no to co z tego, że zewnętrznie to będzie pięknie zrobione, jeśli nie będzie przy tym całej mentalności tego? Po to o tym rozmawiamy. Tak, i myślę, że właśnie kobieta mogłaby być i może nawet jest, tylko jest to tak do końca nienazwane, jest taką duszą Kościoła, bo wprowadza piękno, wrażliwość, troskę. Jest takie trochę, mam poczucie, taki brak zaufania po prostu do kobiety, że ona właśnie zawsze pozostaje tak w cieniu, gdzieś tam za ołtarzem, a naprawdę angażuje się całym sercem, całą sobą, chce wnosić jakieś wartości, kobiecość właśnie, samą siebie. I bycie matką, a my, mówię w imieniu mężczyzn, potrzebujemy tego, bo zarówno mamy dobre wspomnienia, o ile mamy, ale w większości mamy naszych matek, to również i chcielibyśmy, by Kościół, jak go też nazywamy pięknie, eklezja, czyli wspólnota, Kościół matka, właśnie żeby też miał takie cechy. Ale często problem jest o wiele głębszy niż tylko zewnętrzne zasady, ponieważ może to się wiązać z teologią. No i zobacz, że u świętego Pawła w pierwszym liście do Koryntian mamy takie słowa: tak jak to jest we wszystkich zgromadzeniach świętych, kobiety mają na tych zgromadzeniach milczeć. Nie dozwala się im bowiem mówić, lecz mają być poddane, jak to prawo nakazuje. A jeśli pragną się czegoś nauczyć, niech zapytają w domu swoich mężów. Nie wypada bowiem kobiecie przemawiać na zgromadzeniu. I czy myślisz, że jest wielu takich hierarchów? I skąd to wynika? Ja sobie tak myślę, że w ogóle całe to stwierdzenie, ten cytat, który tutaj przed chwilą przedstawiłeś, można by było rozciągnąć nie tylko w ogóle jakby na rozumienie roli kobiety w Kościele, ale w ogóle w społeczeństwie i też jakby zbadać kwestię uznania w kobiecie jej pełnej podmiotowości i godności. No nie? I to jest takie ważne, jakby w takim, powiedzmy, aspekcie społecznym i w Kościele. Ale w ogóle chciałam jeszcze tak powiedzieć, wiesz, w odniesieniu do tego fragmentu, to ja jakoś tak nie odbieram go uniwersalnie, bo na pewno trzeba go jakoś tam odczytywać tak w kontekście kulturowym. No, i na pewno. Tak, jeżeli spojrzymy sobie na Korynt, no to było takie miasto wielokulturowe i multireligijne. Także na każdym, po prostu jeżeli sobie prześledzimy jakieś tam źródła historyczne, to można dowiedzieć się tego, że na każdym rogu po prostu stał posąg jakiegoś innego bóstwa. I też jakby kobiety korynckie były to kobiety takie specyficzne. Wiele z nich było zaangażowanych w jakiś kult bogini Afrodyty i no tam taki ważny był ten, była taka prostytucja sakralna. Zresztą też były tam jeszcze bachantki, czyli takie
boginie, boga Dionizosa, które spożywały surowe mięso i poprzez to wpadały w jakieś transy, prorokowały. Ja mam takie poczucie, wiesz, że jak jest taka multikulturowość i multireligijność, to zawsze dochodzi do jakichś synkretyzmów i jakiegoś takiego przenikania, nie, że jakieś po prostu takie elementy nawet obce jakiejś kulturze czy jakiejś religii przenikają do niej. No nie, jacyś ludzie powodują, że one po prostu wchodzą tak gdzieś tam bocznymi drzwiami. W ogóle jeszcze kiedyś słyszałam na jakimś kazaniu, ksiądz mówił o tym, że te kobiety korynckie takie o rozbudzonej seksualności, nawet te, które były już tam w gminie chrześcijańskiej, to właśnie przejmując jakieś takie, wiesz, te zwyczaje, które tam były, to one były takimi fałszywymi prorokiniami, które wpadały w jakieś takie, no nie, transe i że to właśnie nie było jakieś dobre, że to było złe, że to było przenoszenie jakichś tam takich schematów z zewnątrz. No tak, czyli że ten tekst można odczytać jako skomentowanie tamtych konkretnych tak, kobiet, dokładnie, które miały pewne złe konotacje i mogły sprowadzić na manowce. No tak, znaczy w ogóle mamy odmienną, tak, inną kulturę, dlatego że dzisiaj już nie mamy patriarchatu, mówię o naszej Europie, więc jak w kościele widzimy pewne tendencje stawiania nam wrażliwości męskiej, to czujemy zgrzyt. Kiedyś tego zgrzytu nie było, bo też to było w społeczeństwie. Więc kiedy my dzisiaj poruszamy ten temat, to trochę dając taki pstryczek w nos niektórym hierarchom i mówiąc, słuchajcie, już pewne czasy minęły, trzeba na nowo to odczytać. Trzeba się otworzyć na nowość, bo świat stał się inny. To też o to chodzi. Dokładnie, ja myślę właśnie, że jakby Paweł też zdawał sobie z tego sprawę i że te kobiety potrzebują jakiejś takiej szczególnej uważności, może jakichś takich szczytniejszych trochę form i on się po prostu, z takiego podkręcenia śruby, o, i on się po prostu w tym tekście zwraca konkretnie do tych kobiet, a jakoś nie, to nie jest takie uniwersalne, bo w tym samym liście możemy przeczytać, że on, że Święty Paweł mówi o ludziach niejakiej Chloe, czyli skoro ona miała jakichś ludzi, była kobietą, no to ja czytuję to, że ona była jakąś szefową, a ci ludzie to pewnie byli i mężczyźni, i kobiety, a skoro była szefową, to znaczy, że nie pytała swojego męża o wszystko i nie siedziała cicho. No nie, więc właśnie dla mnie to jest też takie potwierdzenie, że to nie jest skierowane do wszystkich kobiet i jeżeli jest tak, że ktoś właśnie te stwierdzenia o tym, że te kobiety muszą siedzieć cicho i pytać o wszystko męża, że to jest jakieś takie uniwersalne, to jest jakaś w ogóle nadinterpretacja właśnie i ta nadinterpretacja ma uzasadnić jakieś jego własne takie poglądy, jakieś takie, nie wiem, czy poczucie wyższości, osobiste przekonania, no nie, że kobieta powinna właśnie siedzieć cicho. Tak, to jest takie szukanie argumentów pod tezę. Tak, 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 dokładnie, bo tak naprawdę możemy każdą tezę uzasadnić, no nie, odwołując się do jakichś różnych argumentów. Ja tak sobie myślę, że nie wiem, czy hierarchowie tak myślą. Myślę, pewnie niektórzy tak, ale raczej już chyba tego jakoś tak wprost nikt nie ujawnia, bo mógłby być tego niezły skandal. Ale myślę sobie, że tu jest dalej taka właśnie pokutuje taka nieufność wobec kobiet. W ogóle od razu mi się kojarzy właśnie cytat Piusa II. To był XV wiek, powiedział, kiedy widzisz, tak pisał, kiedy widzisz kobietę, pamiętaj, że to diabeł. Ona jest swoistym piekłem. No, nie, to więc są już mocne teraz teksty. Tak, no, ale mi się wydaje, że było właśnie takie przekonanie, no nie, że trzeba bać się kobiety. A wiesz skąd to wynika? To wynika, jakby nie patrzeć, po prostu z celibatu, że kiedy on jest sztucznie podtrzymywany i dzisiaj w ogóle musimy sobie mocno zadać pytanie, czy celibat ma dalej sens w kościele, mówię o tym obowiązkowym celibacie, no ale to jest temat na inny podcast i za niedługo też o tym będziemy rozmawiali z pewnym ojcem zakonnikiem, więc kiedy jest coś podtrzymywane i nie do końca mamy dobre argumenty za tym, to boimy się osoby, która może podważyć świętość tego celibatu, że kobieta wtedy jest ukazywana jako zagrożenie, bo ona może mnie pociągnąć, że ja tak bardzo boję się swojej seksualności i myślę, że w ogóle nie mogę jej przeżywać, że traktuję ją jako coś, co może po prostu być tym zagrożeniem. No tak, tak jest. Konieczność
czytania w ogóle treści w odniesieniu do konkretnych czasów. I jednocześnie też wiarę w to, że Duch Święty działa w Kościele i prowadzi nas. I taka podobna właśnie sytuacja jest trochę w liście do Efezjan, gdzie czytamy o tym, że kobieta ma być podległa, kobieta ma być podległa mężowi, jak Kościół Chrystusowi. Tylko że na przykład już Sobór Watykański II interpretuje to w ten sposób, że oczywiście Kościół ma być zawsze podległy Chrystusowi, ale ze względu na jakby zmianę czasów, obyczajów, kobieta i mężczyzna mają być sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. No nie, jest właśnie też zwrócona uwaga na to, że w odniesieniu do czasów musimy też jakby niektóre rzeczy poddać reinterpretacji. No właśnie, to jest konieczne, nie? I mówię, tak. I to jest kolejny argument za ważnością tej rozmowy, którą prowadzimy. I dlatego chciałem dać Tobie pewien głos, który nie jest tylko Twoim jednostkowym głosem, tylko odczuciem bardzo wielu kobiet, które czują, że gdzieś niepotrzebny balast za sobą ciągniemy kultury dawnej, a już mamy nową i musimy do tego się po prostu inaczej ustosunkować. Ale dalej kontynuując ten temat pewnego lęku przed kobietami, trochę od innej strony, bo ostatnio rozbawił mnie komentarz jednego z księży, który argumentował, że jeśli by się zgodził na ministrantki w parafii, to już by dla chłopaków nic nie zostało, bo nie daliby im rady, bo ich będzie więcej, one będą bardziej zaangażowane. I powiedz, czy my naprawdę musimy się bać wrażliwości kobiecej, bo ona stłamsi naszą męską? Jak ty do tego podchodzisz? Wiesz, będziesz chciał mi powiedzieć, co to jest męska wrażliwość, ale ja mogę ci powiedzieć o tym, jak ja rozumiem jakąś kobiecą wrażliwość. Czy ona w ogóle może tłamsić cokolwiek? Bo ja, wiesz, trochę tak za Edytą Stein powiem, że właśnie kobieca wrażliwość to jest taka otwartość na drugiego, chęć niesienia pomocy, troska, taka rozwinięta empatia, służba i wiesz, według Edyty Stein to są jakieś takie, to jest taki naturalny kobiecy etos, taka predyspozycja w duszy do tego, żeby po prostu pochylać się nad tym potrzebującym i w ogóle na pewno jest to jakaś wrażliwość inna niż męska, bo zachwyciło mnie, wiesz, Edyta Stein pisze, że od razu, gdy się tylko spojrzy na człowieka, to wiadomo, że kobieta ma jakąś inną wrażliwość, bo ta wrażliwość wynika z duszy, a dusza, jak wiadomo, jest formą ciała, a widzimy, że kobieta i mężczyzna są inni, więc mają też inną duszę w sobie, no i pewnie też inną wrażliwość. Znaczy z doświadczenia ja widzę to, że to jest jakaś inna wrażliwość. Takie stwierdzenie, że kobieta zawsze zwraca się ku jakiemuś konkretowi, ku jakiejś właśnie konkretnej sytuacji, osobie, a jednocześnie obejmuje całość życia. No nie, że zwraca się zawsze ku człowiekowi, to jest taka relacyjność kobiety, jej wrażliwość. Jest to taka też dobra świadomość dla tych, którzy podlegają jej trosce. No nie, że ktoś chce mnie objąć swoją troską. I to jest taka kobieca, wrażliwość. Wiesz, jak się zastanawiam w ogóle nad moim takim poczuciem bycia w kościele, to ja nie jestem taka przekonana, czy właśnie ksiądz proboszcz, czy jacyś hierarchowie, wiesz, czy troszczą się o mnie, czy oni się jakoś tak nade mną pochylają, ale w ogóle ja odczytuję tę troskliwość jako coś takiego dobrego, skierowanego ku człowiekowi i czy coś takiego może tłamsić, coś innego? Może w takim sensie tłamsić, że po prostu będziecie lepsze od nas. I chyba tego większość mężczyzn się boi. Bo kiedy przed chwilą powiedziałaś, to opowiedz, jaka jest męska wrażliwość, to ja ci jej nie zdefiniuję. Wiesz dlaczego? Bo według potocznego powiedzenia ksiądz i niewiasta z jednego ciasta. I mi większość kobiet mówi, że mam inną wrażliwość niż większość mężczyzn, bo w ogóle potrafię rozmawiać o emocjach. Więc ja nie jestem tutaj dobrym reprezentantem typowej męskiej wrażliwości, która wydaje mi się, że jest bardziej twarda, która pewnych rzeczy nie analizuje.
pracuje i która jest miłością taką właśnie nastawioną na zadaniowość, a ja z tego wyszedłem, bo ja już pewne rzeczy przepracowałem, mam za sobą pewną drogę i ja rozumiem ludzi, ja chcę z nimi dialogować, więc wydaje mi się, że moja wrażliwość jednak wychyla się bardziej ku kobiecej i dlatego dla wielu kobiet rozmowa z księżmi jest tak mocno atrakcyjna, bo my chcemy na podobnych falach rozmawiać i wydaje się, że naprawdę jest trochę taka konkurencyjność w kościele, że wielu księży wie, że jakby przyszły takie dziewczyny, jak mówię nawet o tej sytuacji z zakrystii kościelnej, żeby one się zaangażowały jako ministrantki, to one wydaje mi się, żeby wyparły, bo byłyby o wiele bardziej zaangażowane, one by się dorwały do tych dzwonków, ampułek i by to zrobiły jeszcze lepiej i nie tylko, że obsłużyły w trakcie mszy, ale jeszcze zaniosły do domu i te ampułki wyczyściły. Wiesz co, może tak jest. No dziewczynki, myślę, że dziewczynki się chętniej angażują w różne rzeczy, jakoś wkładają swoje serce w to i to jest jakaś taka też kobieca wrażliwość, jakieś takie poświęcenie i też jest fajne to, że po prostu im to sprawia radość, chcą być czymś dobrym, chcą być częścią i wiesz, ja tak się zastanawiam, czy dla chłopców to byłaby taka konkurencja, może by było to jakieś takie mobilizujące, może taka zdrowa konkurencja nie jest zła, a jeszcze z drugiej strony sobie myślę, że przecież można by było zrobić jakiś podział, no nie, że tę mszę obsługują dziewczynki, tę mszę obsługują chłopcy, bo wiesz, oprócz tego, że właśnie dzwoni się dzwonkami i myje się ampułki, to jeszcze, wiesz, taka dla mnie ważna kwestia to jest na przykład formacja, no bo ministranci mają jakąś formację, no spotykają się tam co jakiś czas, więc myślę, że coś tam z nimi robicie, a dlaczego dziewczynki mają być w ogóle od tego odłączone? I w ogóle jeszcze taki, wiesz, jest koronny argument przeciwko dziewczynkom, ze względu na to, że te ministrantki by były, chłopcy czuliby się gorsi i w ogóle by rezygnowali, a ci ministranci to są potencjalni księża, ale serio. To też jest mocny argument. No. Znaczy, nie wiem, wiesz, ja na przykład nie chciałabym takiego, myślę, że to nie byłby dobry ksiądz, który by zrezygnował, bo uważa, że dziewczynka lepiej od niego dzwoni dzwonkami. Wiesz, to może, nie wiem, ktoś taki niech lepiej zrezygnuje faktycznie, a niech pozostanie ten, który wytrwa i jakoś, wiesz, zniesie konkurencję dziewczyn. Aczkolwiek jak patrzę na świat nie tylko w perspektywie ideału, tylko realizmu, to widzę, że jeśli nie wyczyści się pewnej konkurencji, to automatycznie ci chłopcy rezygnują z bycia, ponieważ mówią, jeśli ktoś to zrobi, to znaczy, że ja nie muszę. I wtedy już jest taka spychologia. Tego się boją. O to chodzi, że rzeczywistość bardziej to wskazuje, bo w ideale to rzeczywiście twórcza konkurencja sprawia, że my zyskujemy coś i my się przełamujemy i wypracowujemy w sobie coś pięknego. I raczej to jest taki twardy realizm w tym przemawia. No i to jest smutne. Ja uważam, że to powinno się zmienić. Jest wielu chłopców, którzy są ministrantami, ale nie wiem jak tam procentowo z nich ilu zostaje księżmi. I sobie myślę, że ci, którzy nie zostają, no to i tak jakoś tam prędzej czy później od tego odchodzą. Dla mnie to jest takie, wiesz, sztuczne wymyślanie problemu, że te dziewczynki naprawdę by czymś jakoś przeszkodziły. Że są jakoś tak blokowane i wiesz, powiem ci, że na przykład teraz, bo byłam na takiej mszy dla kobiet, taka formacyjna dla kobiet i nie było nikogo, kto mógłby właśnie zadzwonić dzwonkami. No nie, taka cicha była ta msza właśnie. Dlatego, że my tego nie umiemy, że my tego nie możemy chyba nawet robić, prawda? Nie jest trochę parafii, gdzie są ministrantki, gdzie są lektorki. No, ale no, akurat u nas. No właśnie, no ale u nas się chyba jakoś tam przejmują. I wiesz, jeszcze tutaj mówiłeś też, poruszyłeś kwestię tego, czy kobiety chcą rządzić mężczyznami. I ja sobie myślę, wiesz, że takie dyktatorskie jakieś zapędy to jakieś zależą od bardziej takich indywidualnych cech kobiety i tego jakoś nie można generalizować. I że to nie jest wpisane w standard każdej kobiety. Nie, wiesz co, ja też tak myślę, że niektóre kobiety są po prostu Herod babami i już takie są, a inne są bardzo uległe i może nawet za bardzo. I to jest nawet niezależne od tego, czy one są wierzące, czy nie, po prostu tak jest. To jest wpisane w ich jestestwo, można powiedzieć.
I ja sobie tak myślę, że w Kościele jest taki wzorzec pokornej służebnicy, który do mnie tak szczerze, to tak nie przemawia do mnie bardzo, ale też taką mam refleksję, że to jest takie tak nie do końca dobrze rozumiane, bo dla mnie pokora to jest głównie taka pokora wobec Boga, taka zgoda na jakąś Jego wolę w moim życiu. Nie jest to takie coś, co można bezkrytycznie rozciągnąć na wszystkie jakby płaszczyzny życia i stać się taką kobietą, która stoi ze spuszczoną głową i godzi się na wszystko. No wiesz, tak, to już dotykamy kolejnej bardzo ważnej rzeczy, że tak. Mamy pewne definicje bardzo źle ustawione i rozumiemy pokorę jako uniżanie siebie, a pokora w pełnej definicji to jest prawda o sobie, więc rozumienie swoich atutów i rozumienie swoich słabości i staram się pomiędzy tymi rzeczami się odnaleźć, aby być twórczym człowiekiem. No a jako, że mamy trochę takie chore podejście do cierpienia i że katolik, który się nie dociska, to widocznie jest daleko od Pana Boga, no to i to pokutuje przez relacji damsko-męskiej i odnajdywania się kobiet i mężczyzn w Kościele. Tak, więc ja nie chcę być taką, nie czuję się taką pokorną służebnicą, bo jakby jestem świadoma właśnie też, tak jak powiedziałeś, jestem świadoma swoich atutów, jestem też świadoma swojej małości, grzeszności. W tym roku, znaczy w zeszłym roku w wakacje byłam gdzieś tam na peryferiach w jakimś kościele i jakiś ksiądz na kazaniu powiedział, że kobieta, taka najlepsza kobieta to jest taka, która w ogóle nabiera wody w usta. Wiesz, to było po prostu coś, co mnie... No i to jest właśnie ta pokorna służebnica, która właśnie nic nie mówi, nic nie słyszy. I to jest właśnie patriarchalne myślenie. Tak. I właśnie o to pytałem na początku. Więc takie rzeczy wychodzą w różnych momentach. Ale idąc dalej... Jaka władza powinna w Twoim odczuciu być dana kobietom? Jaki potencjał widzisz w Waszej tej już omawianej kobiecej wrażliwości? A może w tym widzisz jakieś zagrożenia? Bo ja na przykład widzę duży i wyczytuję to w Biblii, w sensie tego potencjału oczywiście, bo pod krzyżem było więcej kobiet i tylko święty Jan dał radę. Tak samo z wieścią o zmartwychwstaniu to kobieta pobiegła do uczniów. Chęć namaszczenia martwego ciała była przyczyną spotkania się z tajemnicą zmartwychwstania. Trochę temat związany z kapłaństwem kobiet i zaraz coś tam o tym powiem. Ale w ogóle, kiedy tak patrzę sobie na ten pierwotny kościół, to w tym kościele były te diakonisy, a nawet niektóre kobiety nazwane są, że były diakonami. Jest też Junia, która jest nazwana apostołką. A według Pawła apostołowie no to byli ci, którzy widzieli Jezusa zmartwychwstałego, więc były te kobiety, które głosiły Słowo Boże. I tak mi się wydaje, że też Biblia nie do końca określa, czym się zajmowali ci diakoni i diakonisy. No pewnie to była jakaś tam funkcja duszpasterska. No na pewno co innego niż dzisiejszy diakon, tak. Zarówno idący do prezbiteratu, jak i również diakonat, który jest diakonatem stałym. To są zupełnie inne funkcje. Tak, więc właśnie jakby chyba tak nie wiemy tego do końca. Wiadomo, że kobiety miały tam jakąś funkcję i to nawet takie no, niepośrednie, bo właśnie były diakonami, były apostołkami, były prorokiniami, posiadały swoich ludzi. Ja sobie w ogóle, wiesz, myślę o czymś takim, że taka władza dla kobiet, no to chociażby to, dla mnie by to było ważne, żeby przy każdej parafii była taka kobieta, która na przykład dokonywałaby jakiejś formacji. Czy to by były jakieś siostry zakonne, czy jakieś świeckie kobiety doświadczone, czy może jakieś dziewice konsekrowane, albo jakieś takie kierowniczki duchowe. Wiesz, po prostu kobieta, do której można by było pójść, pogadać, jakoś tak ułożyć jakieś rzeczy przed spowiedzią, żeby ta spowiedź nie trwała pół godziny, bo ja na przykład długo się spowiadam. No nie, niektórych rzeczy nie wiem, nie rozumiem, jakoś też staram sobie je ułożyć z kapłanem, u którego się spowiadam, ale... Jakby nie zawsze się to udaje, bo on nie odpowiada na wszystkie moje jakieś wątpliwości.
I w ogóle taki Czyli czujesz dla się mnie. niezaopiekowana w swojej kobiecej wrażliwości Tak. i potrzebowałabyś kobiety, która będzie taką towarzyszką duchową, bo dzisiaj się już odchodzi od tego określenia kierownik duchowy, bo kierownik to tylko pokazuje i mówi, co masz robić, a tu chodzi o towarzysza w drodze, więc taka towarzyszka. I rzeczywiście to by była osoba też sprawdzona, która by miała pewien autorytet wynikający z parafii i automatycznie kobiety mogłyby się inaczej otwierać. No właśnie, tylko że wtedy znowuż by był taki pstryczek w nos, nie, do księży, którzy myślą, że potrafią zrobić wszystko i że oni ogarną każdą sprawę, że oni by musieli część delegować, nie? I to znowuż wymaga od hierarchów takiej pokory, nie? Że to ja muszę się uświadomić, że my nie jesteśmy samowystarczalni. Znaczy, wiesz co, czy to jest problem delegować jakieś rzeczy? No chyba, że jest się bardzo zachłannym na władzę, bo ja na przykład no, mam dużo dzieci i ja lubię delegować obowiązki, nie chcę robić wszystkiego sama. Jeżeli mam taką możliwość poproszenia, delegowania jakichś tam rzeczy, to robię to z chęcią. W ogóle wiesz, jeszcze w kontekście chciałabym dopowiedzieć właśnie takiego towarzyszenia duchowego, to też jakby nie chodzi mi o to, żeby kobiety spowiadały, no nie? Żeby to jakoś tam wybrzmiało, ale właśnie takie towarzyszenie, bo dlaczego jeszcze? Dlaczego tak bym chciała? Bo czasami na przykład trudno jest rozmawiać z księdzem o jakichś takich intymnych swoich sprawach, a podczas powiedzi takie są. Dwa, nie jestem przekonana, czy wiesz, jeżeli opowiadam księdze o jakichś takich moich tam, nie wiem, sprawach z mężem, no nie, intymnych, czy może jakichś trudnościach w relacji, to ja nie wiem, czy jest w stanie przeskoczyć w ogóle jakby taką, wiesz, męską solidarność, czy może na mnie spojrzeć w ogóle jakby tak obiektywnie, czy w ogóle, no właśnie, czy może spojrzeć na mnie obiektywnie, czy może wczuć się w jakieś moje takie myślenie, uczucia, no bo przecież inaczej myślimy, inaczej jakoś czujemy i inaczej działamy. I ja w ogóle jeszcze mam takie, wiesz, przekonanie, że mężczyzna nigdy nie zrozumie do końca kobiety, bo tak jak spotykam się z jakimiś koleżankami, no niej coś gadamy i wystarczy czasami, że jedna z nas powie po prostu słowo, a druga już rozumie to wszystko, tę całą lawinę uczuć, jakichś przekonań. Tak, bo ma za sobą pewną drogę i sama musiała coś przepracować i dlatego wie, w którym ty jesteś punkcie. Tak. Tak, to od razu ja sobie przypominam ten fragment Ewangelii ze zwiastowaniem. Po zwiastowaniu Maryja nie idzie do sąsiadki obok, tylko biegnie do Elżbiety, bo ona ma cudowne urodzenie, poczęcie Jana Chrzciciela, więc rozumie jej cudowne poczęcie Jezusa Chrystusa. I też chce być zrozumiana. Dla mnie to jest fragment, no tylko, że jest jakby tutaj mężczyzna i kobieta, bo jest Jezus i Maria Magdalena po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, ale no jakby on jest Bogiem, no nie, to jest inaczej, on ma w sobie jakby całą tę wrażliwość i duchowość kobiecą i właśnie kiedy Maria Magdalena płacze, myśli, że Jezus to jest ogrodnik i on do niej mówi Mario i ona jakby wszystko rozumie, a ona mówi do niego Rabbi i to też jest po prostu takie jedno słowo i to słowo mówi wszystko. No nie, i kobiety tak czasami jest, że właśnie w taki sposób się rozumieją, że wystarczy słowo, a mężczyźnie nawet jeżeli będę mówić przez pół godziny, to i tak, znaczy pewnie nie każdemu, ale może tak być, że będę mówić pół godziny i on po prostu, czy godzinę i on tego po prostu nie zrozumie. No i taka funkcja pomocy do spowiedzi jest tym bardziej potrzebna, bo mamy księży celibatariuszy. Ja obserwując doświadczenie wielu moich kolegów księży, uważam, że oni totalnie nie rozumieją rodzin. Mi jest bardzo ciężko, mając wiele zaprzyjaźnionych rodzin, uczestnicząc bardzo w wielu historiach na co dzień, nie tylko w tych w krystalicznych sytuacjach zawsze uśmiechniętych dzieci i zadowolonych, pięknie odzywających się do siebie małżonków, tylko będąc przy konfliktach, otwartych wojnach i rozumiejąc rzeczywiście, jakie rzeczy mogą być wypowiadane. I tak mam problem, bo mimo wszystko to jest moje zewnętrzne doświadczenie. I uważam dlatego, to jest kolejny argument za problemem w celibacie, że my się tak nim zachwycamy, że on tak wiele daje, że on już jest zapowiedzią tego, co będzie w niebie, a zapominamy, jak wiele przez to tracimy ludzkiego wątku i przez to, jak bardzo osłabiamy w tą ludzką formację osób, które by potrzebowały osoby, które są w podobnych szrankach. Ale znowuż to jest temat obok. Więc tym bardziej ta funkcja pomocnicza kobiet jest w tym temacie potrzebna. Tak, ale w ogóle na przykład wiesz, w Stanach, gdzie jest wakat na wielu parafiach,
Jest tak, że w wielu parafiach szefują tam świeccy diakoni, właśnie ci diakoni stali, to jest coś, co tam jest bardzo rozpowszechnione, a u nas mało, chociaż są jacyś, ale na przykład niektórymi parafiami tam kierują kobiety, tylko robią to jakby nieoficjalnie, teoretycznie nie mogą, a praktycznie to robią. Mhm. Wiesz, kiedy popatrzysz, to nie musisz nawet i za ocean przepłynąć, przelecieć, żeby zobaczyć podobne sytuacje nawet u nas w polskich parafiach, bo to, że niby zarządcą jest ksiądz, to potrafią być niektórzy księża tak mocno nieogarniający tematu, że mają obok zaangażowane kobiety, które tak naprawdę robią wszystko za nich, a oni odprawiają mszę świętą i potem ratyfikują to swoim nazwiskiem. Więc w praktyce i tak też to coś takiego się odbywa i znam wiele wiedziałam. Takich parafii. Tak. Oczywiście, gdzie po prostu ksiądz nie ogarnia tematu i po prostu nie potrafi różnych rzeczy zrobić. I to właśnie kobiety przychodzą mu z pomocą i mu dosłownie kleją różne tematy, bo on traci głowę i mówi, Boże, kto to zrobi, kto to zrobi. Nie? I ona przychodzi i mu pomaga. No tak, także ja bardzo wiele takich zaradnych kobiet, uczciwie oddanych, tylko później jak jest wizytacja, no to kto to zrobił? No ksiądz proboszcz to zrobił. No tak. Nie? I to jest też bolesne, bo nawet nie potrafi się przyznać, ile ma aktywnych osób, że on mówi, o jaki piękny ołtarz mamy w parafii. Ale to, że przyszły kobiety i powiedziały, że księdza chcielibyśmy mieć ołtarz, my pójdziemy, zbierzemy ofiarę nawet po domach i tylko niech nam ksiądz powie, gdzie możemy zamówić i w jakim mniej więcej stylu i on mu przyjeżdżają, one jeszcze patrzą, jak to jest rozładowywane, pokazują gdzie, obliczają wszystko i dokupują potem obrusy i kładą świeczki. No więc właśnie to jest już trochę to, o czym mówiliśmy wcześniej, że to jest zawsze gdzieś tam taka praca obok i ukryta przed ludźmi. I w ogóle no tutaj tak sobie myślę jeszcze w kontekście tego pierwotnego kościoła i tej władzy, którą należałoby dać kobietom albo no, można by było, że trzeba to rozpatrzyć też wiesz, z takiego punktu widzenia, że może to nie jest wcale jakaś rewolucja, bo tak było, bo tak już było kiedyś, no nie? Bardziej w jakimś takim na takiej płaszczyźnie jakiegoś powrotu do korzeni, że to nie jest jakaś wielka nowość, tylko powrót do tego, co już było i może wcale to nie było złe. Mhm. No i tutaj nam wraca jak bumerang ten temat lęku mężczyzn przed kobietami, bo myślą, że jak sobie tylko zaskarbią coś, to będą mieli mniej konkurencji, mniej wyrzutów sumienia, że nie ogarniają, no bo przecież on może jako ksiądz, jako mężczyzna być jedynie księdzem, więc one co najwyżej mogą być pomocnikami, a ja tu i tak jestem bardzo ważny, nie? I buduję na tym swoją pychę. To są słabe rzeczy, no ale nie oszukujmy się, tak? Jeśli tego nie uporządkujemy, jeśli tego nie ponazywamy, no to nie będzie dobrego klimatu w kościele. Bo będziemy budowali na pewnej sztuczności. No więc właśnie jakby też w kontekście tego w ogóle ja nie uważam, żeby kobiety były jakimś takim zagrożeniem dla mężczyzn. Myślę, że chciałyby być jakimś wsparciem. Myślę, że chciałyby po prostu być równe albo w jakimś większym stopniu dopuszczone do tej posługi. Właśnie tak, po prostu chcą jakiejś równości, chociaż są też kobiety, które walczą swoje życie w ogóle, poświęcają na to, żeby doprowadzić do wyświęcania kobiet. Ja właściwie, nie wiem, jest to taka kwestia dla mnie trochę do przemyślenia, no bo nie znam tego, do końca nie wiadomo jak tam było w tym pierwotnym kościele, co te kobiety mogły, a co nie mogły. No nie znam tego. Ale z drugiej strony myślę sobie, że te kobiety poświęcają życie na to, bo czują się do tego powołane, bo uważają, że to jest jakiś głos Boga w ich sercu, które je do tego wzywa. I kto to może ocenić? Kto może jakoś odmówić im w ogóle prawdziwości tego doświadczenia? Kto może w ogóle temu zaprzeczyć?
Więc to są jakieś takie trudne w ogóle dla mnie kwestie. Wypływamy na bardzo głęboką wodę teologiczną w ogóle zadania pytania, czy pod kapłaństwo jest dopięta tożsamość męska, bo ktoś powie tradycja, ale co to tak naprawdę znaczy ta tradycja? Bo co, bo znaczy, że jeśli kiedyś tak było, to znaczy, że to musi być kontynuowane? No nie, bo Jezus dał apostołom jako mężczyznom, no bo w ówczesnym świecie kobiety nawet nie mogły być świadkami w sądzie. Więc jak mógłby dać głoszenie Ewangelii kobietom, jeśli by one nie miały skuteczności w tamtej kulturze? Mamy inną kulturę, inaczej zadajemy pytania, po prostu. Ale dzisiaj boimy się o to, bo mamy wrażenie, że nam to się wszystko porozpada. No ale od tego są teolodzy, niech oni to rozważają. Zresztą byt tak złożony Kościoła nie zasugeruje się tylko intuicjami, on to będzie rozkładał na czynniki pierwsze i tak się tworzy teologia. Więc idźmy dalej. Kobieta jest piękna. Tak mówimy nie tylko w formie takiego popularnego twierdzenia, tylko widzimy i czujemy, że piękno jest sposobem wyrażania się kobiety. I czy my możemy powiedzieć, że kobieta ma być tylko piękna wewnętrznie, a może się zewnętrznie zaniedbać? Pytam, bo widzę w Kościele pewną presję. Czy podkreślenie piękna jest złem? A jeśli tak, to niby dlaczego? Bo wiele katolickich kobiet dosłownie zgadza się na to, żeby być, nie wiem, brzydkimi, niepomalowanymi, ponieważ jakby coś zrobiły, no to już one za bardzo akcentują tę zewnętrzność, więc może nawet i są, używając trudnego słowa, takiego daleko idącego, puste. I jak ty to odczuwasz? Chciałabym najpierw, na początku, taki przytoczyć cytat takiej chrześcijańskiej mówczyni motywującej, to posłuchaj, pięknem kobiety jest przede wszystkim piękno duszy i uwierz, jeśli je posiadamy, z niego korzystamy, je rozwijamy, stajemy się ładniejsze, bardziej ponętne. W naszym wyglądzie zaczyna się odbijać cała nasza natura. Kobieta prawdziwie piękna proponuje innym wdzięk i przestrzeń do wzrastania. W jej obecności możemy wdychać prawdę, że Bóg nas kocha, jest dobry, głęboki, uroczy i urzekający. I chyba tak jest trochę, że takie piękno wewnętrzne kobiety to promieniuje na zewnątrz. Ja w ogóle mam takie doświadczenie, że czasami poznaję jakieś kobiety i w ogóle wydają mi się one jakieś takie niepozorne albo nawet, no tak powiem, brzydkie. A potem w miarę jak je poznaję, to i poznaję ich jakby wnętrze, to one zaczynają wydawać mi się z biegiem czasu ładniejsze albo nawet piękne, więc na pewno jest tak, że albo taka sytuacja, że widzimy jakiegoś przystojnego faceta i taka jakaś niewyględna kobieta przy nim. No nie, ale jak poznajemy ją, zamieniamy z nią, nie wiem, kilka słów, rozmawiamy z 10 minut, to już rozumiemy, dlaczego on ją wybrał. Ale jakby więc jest tak, że to piękno takie, które jest w środku, promieniuje na zewnątrz, ale takie piękno zewnętrzne też jest i ono jest jakimś faktem takim istniejącym w świecie. I ja myślę w ogóle, że to jest taki Boży dar. W Starym Testamencie nawet no, są osoby, na które się wskazuje, że były piękne, czy na przykład Estera, Judyta, czy nawet Dawid, który był mężczyzną, ale w ogóle w kilku miejscach jest powiedziane właśnie, że on był piękny. No i jakby musimy też rozpatrywać to trochę w jakimś takim kontekście kulturowym, bo w czasach biblijnych to uznawano, że piękno to jest jakąś nagrodą za cnotliwe życie. Więc takie to był błogosławieństwo. Taki dar. Tak. I ja w ogóle też taką mam obserwację, że naród wybrany, to właśnie oni są też jakoś szczególnie piękni. Nie widziałam nigdy brzydkiej Żydówki, szczerze powiem. Więc jakby ciemniejsza są też karnacja, takie rysy. Ale w ogóle są rysy twarzy mają takie, że oni są piękni po prostu. Są piękni. Jest to moim zdaniem jakiś dar od Pana Boga. Ja myślę w ogóle, że nie jest jakimś złym podkreślaniem piękna. Znaczy nie mówię tutaj o jakichś takich wynaturzonych poprawach urody, jakichś takich, nie wiem, takich nieumiejętności zestarzenia się z godnością. Też musimy wiedzieć o tym, że są różne kanony piękna, ale ja mam takie przekonanie, że to nasze zewnętrzne, to nasze ciało, to też jest sfera, o którą trzeba dbać, nie wstydzić się go. I jeżeli na przykład mam jakieś piękne, kręcone włosy do pasa, to dlaczego mam ich nie eksponować? Nie chciałabym ich gdzieś tam upychać pod czapkę.
I w ogóle też jakby w tym momencie to jest we mnie, bo ja w ogóle uważam, że włosy to jest taki atrybut kobiety. No nie, bo faceci tam na krótko się obcinają, a kobiety, nawet jak mają długie, krótkie włosy, no to jakoś coś tam z nimi robią. I na przykład we mnie jest taka niezgoda, jak są zakonnice, no nie, że one... Właśnie o tym chciałem powiedzieć, jak zaczęłaś o tych włosach. Aha. Tak, dla mnie to jest w ogóle takie, wiesz, pozbawienie jakiegoś od atrybutu kobiecości, no bo niby, że tam ze względów takich jakichś higienicznych pod tymi welonami, ale ja sobie myślę, że nie zdejmą te welony. Albo nie, nie wiem, wiesz, jaki jest argument? Siostry zakonne noszą welony, dlatego że włosy są wabikiem seksualnym, dlatego nakładając ten welon, one pokazują, że chcą być skromne, że one nie chcą, żeby patrzeć na nie z perspektywy fizycznej. No i z jednej strony jest to niby słuszne, patrząc tak psychologicznie na popędliwość mężczyzn, ale z drugiej strony, czy część ich tożsamości ma być zakrywana, dlatego że dla kogoś może być to problemem i przy nich będzie czuł, nie wiem, jakąś większą intensywność popędu swojego seksualnego. No uważam, że to nie jest uczciwe. Nie, to jest... I właśnie tutaj widzę problem w podejściu do kobiet w kościele, że twierdzi się, że one muszą być trochę takie wytłumione, żeby w kontakcie z nimi pewne rzeczy się nie pojawiały w głowie. Ale przepraszam, to raczej wtedy jest problem danej osoby, że ona ma tę popędliwość za bardzo przesuniętą i nakręconą i widocznie coś z tym robi, że tak to wygląda. Tak więc nie możemy znowuż patrzeć na drugiego człowieka tylko jako na zagrożenie i przez to blokować jego możliwości wyrażania się na zewnątrz. No tak, no właśnie, tak jak powiedziałeś, jeżeli kogoś tak bardzo pociągają te włosy, no nie, no to jakiś, to jest w nim problem, a takie odbieranie kobiecie, nawet jeżeli to jest zakonnica, no to ona nadal pozostaje kobietą. Odbieranie jej właśnie takiego jakby atrybutu też kobiecości to jest coś, co budzi we mnie taką niezgodę. I kiedyś widziałam takie siostry z jakiegoś zgromadzenia, nie wiem z jakiego, nie pamiętam, wiesz, i one miały cienkie welony i pod spodem wyglądały im spod tych welonów właśnie takie grube warkocze. Więc może to jest też, nie wiem, nie we wszystkich zgromadzeniach, ale to było dla mnie takie kojące i po prostu to było dla mnie fajnie, jak patrzyłam na nie, że mogły zachować właśnie to coś, co jest takie w kobiecie kobiece. I ja w ogóle uważam, że kobieta powinna jakoś tak z dumą posiadać swoje piękno i go się nie wstydzić. Ja w ogóle usłyszałem kiedyś taką kapitalną opinię siostry zakonnej, która w ogóle była bardzo ładną kobietą, obok tego o siebie dbała i kiedy ktoś tak jej zadawał pytanie, dlaczego siostra tak ładnie wygląda, inne siostry nie wyglądają tak dobrze, czy to nie jest przesada, a wtedy ona mówi, jaka to przesada, po prostu Pan Bóg wybiera to, co najlepsze. I tyle, i potrafiła z przekąsem odpowiedzieć i to było naprawdę kapitalne. Bo jak, co siostry zakonne pokazują, jeśli rezygnują z dbania o swoją fizyczność? Pokazują, że to co, to tylko nastawiamy się na wieczność, to wszystko, co tutaj jest zbędne, tu mam się tylko nastawić na cierpienie i na rezygnację. Co to jest w ogóle za wizja chrześcijaństwa? Ja mam ogromną niezgodę na takie odbieranie wiary. Wiara ma iść w parze z radością tutaj z codzienności, a trudności, które się pojawiają, nie przeze mnie sprowokowane, ale które po prostu są częścią życia, są materią do przepracowywania i do pewnego wewnętrznego upokorzenia, a nie coś, co ja muszę sam sobie wydzielać w życiu. No tak, zdecydowanie. Wiesz, i myślę jeszcze też trochę o tym, jak byłam jeszcze młodą dziewczyną, to takie miałam poczucie, że w kościele jest takie oczekiwanie może i taki stereotyp dziewczyny takiej, nie wiem, oazowej, która jest w długiej spódnicy właśnie i bez grama makijażu. Ale teraz, jak jestem starsza, to nie wiem, czy tak jest wszędzie, ale mam takie wrażenie, że to się trochę zmieniło. Na przykład, kiedy jeżdżę na jakieś wieczory uwielbienia, to tam jest dużo młodych dziewczyn i one wcale nie są takimi szarymi myszkami. Wyglądają pięknie, mają właśnie długie włosy, są umalowane,
no po prostu nie różnią się od tych dziewczyn, które no, nazwijmy je niewierzących, niepraktykujących, które chodzą po ulicach. Można też spojrzeć na różne liderki uwielbienia, że to wcale nie są szare myszki, tylko no takie piękne też kobiety, pewne siebie. I to się zmienia i na plus, rzeczywiście. Tak. Że to widać, ten procent, tylko chodzi mi dalej o pewną mentalność, że to, że się zmienia, to my się w ogóle nie dziwmy, że to się zmienia i nie twierdźmy, że to jest oznaką jakiegoś błędnego uwspółcześnienia. I to prowadzi nas do kolejnego pytania. Rzeczywiście, kobieta katolicka powinna o siebie zadbać, ale czy powinna być jakaś różnica w podejściu kobiety wierzącej po katolicku a innej kobiety? Czy jest jakaś konfrontacja ze współczesną kulturą? A jeśli tak, to z jakimi jej wątkami? Co uważasz, że mimo wszystko jest negatywne we współczesnej kulturze? W co nie warto wchodzić? Kobieta po prostu powinna zadbać o siebie tak, jak czuje i tak, jak potrzebuje, bo jakby też różnie możemy na to spojrzeć, bo niektóre kobiety w ogóle, co to znaczy zadbać? Bo niektóre kobiety po prostu nie malują się, mają krótkie włosy i jakieś tam skromne ubranie, ale one po prostu mają taki styl. I to by było jakieś takie niesprawiedliwe, żeby powiedzieć, że ona jest zaniedbana, a inne kobiety mają właśnie długie włosy, bardzo lubią się malować, chodzą w kwiecistych sukienkach i można by powiedzieć, że to jest jakaś strojnisia i atencjuszka, no nie? I to są jakieś takie niesprawiedliwe oceny. Po prostu różne kobiety w różny sposób o siebie dbają i mają moim zdaniem do tego prawo, żeby jakoś tak po prostu odczuwać dobrostan. Ale ja myślę, że kobiety takie, kobiety katolickie to powinny też bardzo dużą uwagę przykładać do jakiegoś swojego rozwoju duchowego. Dla mnie na przykład jest to bardzo, bardzo ważne. Właśnie taki rozwój duchowy, takie moje jakieś życie ukryte w Bogu, taki właśnie wzrost. I ja myślę, że ważne jest przynależenie do jakiejś wspólnoty, formowanie się, pogłębianie relacji z Bogiem, najpierw w ogóle zbudowanie tej relacji, no bo ja mam też takie przekonanie, że chodząc tylko tam co niedzielę do kościoła, to nie zbuduje się takiej relacji. I myślę sobie, że to, że jestem wierząca, to nie oznacza tylko tego, że nie wiem, mam się ubierać pokutnie i nie malować, bo po prostu ktoś może mieć taki styl, ale tutaj chodzi właśnie o ten wewnętrzny wzrost i właśnie jeżeli na zewnątrz mam się ochotę pomalować, mieć wyszminkowane usta, bo ja na przykład lubię mieć poszminkowane usta, czy na przykład ktoś może mieć pofarbowane włosy, to czemu nie, no bo to są jakieś takie rzeczy moralnie obojętne. Nieodzowne jest dbanie o tę swoją duchowość i takie wzmacnianie się też w kościele, trzymanie się jakichś wartości, pogłębianie relacji, jakby poznawanie tych własnych przestrzeni duchowych i rozpoznawanie obecności Bożej w moim życiu, w moim wnętrzu, jakby bycie cały czas pod Jego okiem. Ja sobie myślę, że takim niebezpieczeństwem współczesności to jest takie poszukiwanie jakiejś może nowej, ekscytującej duchowości, chociaż taka duchowość chrześcijańska, jeżeli się prawdziwie w nią wejdzie, w relację z Bogiem, to ona też jest ekscytująca. Ale są różne tam jakieś takie związane z jogą, czy jakieś tam, nie wiem, medytacje transcendentalne. W ogóle takie jest trochę jakieś przewartościowanie też, trochę w tę stronę, że tak bardzo trzeba inwestować w siebie, tak właściwie po trupach. Że jest to takie zagrożenie w ogóle dla młodych kobiet, takie wkładanie im do głowy, że najważniejszy jest samorozwój. Rozmawiałam z taką kobietą, która ma córkę, już właśnie studentkę i mówiła, że dla niej to jest przerażające, że zarówno jej córka, jak i jej koleżanki mają cały czas kładzone do głowy właśnie ten samorozwój, takie inwestowanie w siebie, ale tylko w siebie. Nie wiem, czy to jest jeszcze zdrowy egoizm, czy to jest już jakiś taki wynaturzony egoizm. I ona na przykład martwi się właśnie, co będzie z jej córką. Powiedziała coś takiego, martwię się, czy ona nie przeoczy tego momentu. No nie, właśnie, żeby to nie było egocentryzm, że wszystko tak jest wokół mnie się kręci, bo rozwój jest dobry, ale rozwój, tak jak i w chrześcijaństwie odczytujemy charyzmat, jest dla wspólnoty. Tak samo to, co ja robię, ma pomóc
mi w życiu i w odnalezieniu się w relacji z innymi, a nie tylko budować mnie i ogromny mur oddzielający od reszty świata, który jest plebsem i który się nie liczy, bo wtedy jest to toksyczne. To jest taki dziwny pęd, takie ciągłe podnoszenie, jakieś poszerzanie swoich kompetencji, właśnie różnego rodzaju kursy, szkolenie i tak dalej, że trudno się w ogóle w tym zatrzymać, bo cały czas ma się takie poczucie i właściwie świat ci o tym mówi, że jesteś jeszcze niewystarczająca, że nie jesteś jeszcze okej z tym, co masz, tylko musisz cały czas właśnie, cały czas jakoś się w tym rozwijać, cały czas za czymś gonić i w tym jest bardzo się łatwo zatracić. Ja też w pewnym momencie jakby zobaczyłam, że cały czas chcę więcej, więcej i więcej. No nie, i jestem teraz w takim momencie, że mogę powiedzieć sobie, jestem okej w świecie, a dla mnie też, wiesz, rozwój duchowy, o którym mówiłam, który jest ważny, to jest ważny dlatego, że to jest coś, co się nigdy nie kończy, jest bezpieczne, no bo Bóg jest dobry i Bóg jest pełen łaski i chce też dla każdego życia w obfitości i taki rozwój w Bogu, w Jego miłości to jest coś, co daje taką satysfakcję, szczęście i w ogóle mam też takie wrażenie, że to się nigdy nie kończy i nigdy się nie nudzi, bo Bóg jest zawsze interesujący, jest nieskończony. Więc tak jak na przykład w takim, wiesz, mam taką koleżankę, która ćwiczyła kickboxing, no i ona została jakąś mistrzynią Europy, potem została mistrzynią świata. No i wiesz, dla niej to był już taki koniec, no bo to się skończyło. Wiesz, bo ten rozwój jakby, który daje świat, no to też w pewnym momencie bierzesz tak dużo, ale w pewnym momencie to jest też taki koniec, no nie, że dobra, już w tej dziedzinie osiągnęłam wszystko. A właśnie i tak, i to nie nasyci człowieka, tak? Tutaj wracamy do tekstu świętego Augustyna, że póki nie spocznie w tobie serce, to nie będzie ono spełnione. Więc właśnie w tym kobieta powinna, w tej przestrzeni właśnie takiej Bożej poruszać się. Czyli tak podsumowując, piękno samo w sobie nie jest problemem, tylko jeśli jest ono postawione jako główny cel, a nie coś, co jest poboczne i co jest pewnym stylem wyrazu piękna wewnętrznego. Okej. No to teraz przejdźmy do ideału kobiety w kościele. Jaki jest ideał według Twojego odczucia i jaki wpływ mają na to hagiografie świętych kobiet? Czy taka wizja rzeczywiście pomaga w rozwoju? Bo kiedy czyta się o różnych świętych, no to one są trochę odczłowieczone w takim rozumieniu, że ta zewnętrzność i światowość, i nie mówię to w negatywnym tego słowa znaczeniu, tylko pozytywnym, jest jakby tak totalnie na boku, że tylko adoracja Najświętszego Sakramentu, tylko poświęcanie się. Tak mocno są postawione tutaj te akcenty, że aż by szło się, no właśnie, trochę pogubić w tym. Jakie są Twoje odczucia? Czy Ty jak czytasz takie hagiografie, to czujesz się w nich spokojna i one Ciebie motywują? Czy raczej tworzą jakiś taki ideał nie do osiągnięcia i taki smutek, o Boże, jakie to jest wysokie i tak nie doskoczę do tego? Jeżeli mówimy właśnie o ideale takim jakimś może stereotypie, to już jest właśnie ten, o którym mówiłam, taki ideał pokornej służebnicy, która nic nie mówi, nic nie widzi, nic nie słyszy. Ale właśnie znowu jakby tutaj do mnie wraca ta kwestia tej pokory. Czym jest ta pokora? I tak jak już mówiłam, to ta pokora to dla mnie jest tak głębokiej duchowej płaszczyźnie jakiejś zgody i uzgodnienia swojej woli właśnie z wolą Pana Boga. I jakby zgoda na realizację Bożego planu w moim życiu. I tak sobie myślę, że nawet jeżeli to jest cierpienie, czy jakieś tam trudności, no to jest właśnie ta zgoda. Powiedzenie Bogu tak i kobiety, które patrzą na mnie z hagiografii, są właśnie w tej kwestii takimi kobietami pokornymi, w takim głębokim sensie, ale to, co ja widzę tak na zewnątrz, wiesz, to ja widzę, że to są takie kobiety odważne, że to są właściwie takie wojowniczki, które przyjmując ten Boży plan na swoje życie, walczą właśnie o swoje, walczą w imieniu Pana Boga i one są takie nieugięte i niezłomne. I w ogóle też jakby, czy to pomaga w rozwoju,
też musimy jakby spojrzeć na te wszystkie historie w taki sposób bardziej uniwersalny i jakby wyabstrahować stamtąd wartości, no bo my żyjemy już w jakichś innych czasach, no nie, nam nikt nie obcina piersi, przynajmniej tutaj w Europie, nie wiem jak jest, wiesz, w jakichś innych krajach takich, powiedzmy krajach trzeciego świata, co tam się dzieje z kobietami chrześcijankami, ale jakby mówię tutaj o naszej takiej bezpiecznej przestrzeni, ja myślę, że właśnie chodzi o wyabstrahowanie jakichś tam wartości, jakiejś niezłomności, trwania przy wartościach, praktykowania cnót. Jeżeli odczytujemy to w jakiś właśnie taki sposób, jeżeli izolujemy te cechy bohaterek hagiografii, które warto naśladować, to myślę, że to nadaje nam jakiś kierunek. Być może potrzebna nam jest jakiś więcej takich historii współczesnych i trochę takich jest, które jakby opiszą nam te cechy i wartości w jakiś nowy sposób, taki bardziej nam bliski. Być może Kościół powinien bardziej szukać więcej takich kobiet, które żyją współcześnie i w ogóle też w jakiś sposób promować je, bo ja sobie myślę, że historie średniowieczne to były tak trochę dla ludzi średniowiecza, bo oni żyli w tamtych czasach, w innych warunkach. Tak, każdy czas ma swoją specyfikę. Tak, każdy czas ma swoją specyfikę, więc potrzebuje innego świętego, aby pokazał, że w tym kontekście, w którym ja jestem, można być związanym z Panem Bogiem. I to też jest znak czasu, że jest coraz więcej świętych, którzy nie są celibatariuszami, czyli nie sióstr zakonnych, nie księży, czyli taki, którzy są w świecie, ponieważ bycie w świecie nie jest czymś złym. Że bycie w świecie jest przecież głównym powołaniem chrześcijanina, a księża i siostry zakonne są po to, aby wam też lepiej się żyło w rodzinach po chrześcijańsku i my jesteśmy pomocą, a nie akcent postawiony na nas. Bo wtedy dochodzi do pewnego bardzo dużego nieuporządkowania, bo wtedy taka matka czy ojciec, którzy są w świecie, powiedzą, o no dobrze, no tamci to mogą mieć świętość, bo są pozamykani w zakonach albo oni są tylko oddani służbie Bożej. Nie, świętość jest naprawdę dostępna dla każdego i ona się realizuje trochę w tej wspomnianej determinacji, którą ty podziwiasz w świętych osobach, że kiedy czytamy ich żywoty, hagiografię, no to mówimy, o, to jest ktoś, kto potrafił postawić wszystko na jedną kartę, tak. Który wszystkie środki, które miał do dyspozycji, potrafił wykorzystać, aby być bliżej Pana Boga i kochać naprawdę miłością najwyższej próby drugiego człowieka. I to jest tak. Jego potęga, nie? To jest w ogóle taka właśnie też kwestia działania Pana Boga w świecie, że On wszystkich nas powołuje do tego, żebyśmy przyłączali się do Jego dzieła. Właśnie to jest właśnie trochę tak za świętym Ignacym, no nie, obraz Boga działającego w świecie, że my się przyłączamy do Jego dzieła. To nie jest tak, że my dokonujemy jakiegoś dzieła i Pan Bóg nas wspomaga, tylko to my przyłączamy się do Niego i staramy Mu się jakoś nie przeszkadzać. Myślę, że świeccy są też do tego powołani i brakuje jakby promocji tych świeckich świętych. Na przykład myślałam sobie, jakby można było to promować. Na przykład jak są roraty, no to co roku jest jakiś temat na roraty. Może zrobić by tak, no i on jest we wszystkich kościołach, może by zrobić właśnie taki temat, w którym opowiadałoby się o jakichś współczesnych świętych. Są takie programy. No. One już nieraz się odbywały, tylko że wydaje mi się, że problem w tych programach jest w ich języku. I w takiej przesadnej świętobliwości i braku pokazywania heroizmu w codziennych czynnościach. Ja już sobie nakreślę, o co tutaj dokładnie mi chodzi. Otóż można powiedzieć, że świętość to są godziny spędzone przed Najświętszym Sakramentem, że świętość to jest codzienne chodzenie na mszę świętą. Codzienność to jest walczenie z nieczystością. Ale dlaczego nie mówi się, że świętością jest dobra relacja z mężem? Dlaczego nie mówi się, że świętość to jest nie okradanie swojego pracodawcy, że świętość to jest bycie normalnym w ramach społeczności, w której się uczestniczy, że te codzienne rzeczy mają
przestrzeń do realizowania chrześcijańskiej moralności. Ponieważ jeśli katolik świecki słyszy tylko o tym, że te święte rzeczy w rozumieniu połączone z sakrum są tylko świętymi, to ma wrażenie, że to jest dla niego nieosiągalne, bo to mówi o nie rzeczach, których on w większości czasu wykonuje. To jest problem. Nie? Że tak. Nawet kiedy czytasz hagiografię, dajmy to, błogosławionych rodziców świętej Tereski z Lizję, państwa Martę, Ludwika i Zeli, no to co masz akcent? Że on chciał być zakonnikiem, no ale jednak zrezygnował, no i on został mężem. I potem przez 9 miesięcy jeszcze nie współżyli, bo się tego wszystkiego bali. No halo, i dopiero kierownik duchowy im powiedział o tym, że to nie jest droga, że muszą współżyć, że muszą w ramach swojej relacji odkrywać świętość. I gdyby tak naprawdę nie akcenty świętej Tereski, która opisywała o swoim ojcu, którego nazywała królem, to prawdopodobnie nie byliby błogosławionymi, bo Kościół ma problem, żeby w ramach małżeństwa odkrywać świętość. I to jest duży problem. Zresztą nawet jest taka kapitalna książka Parami do nieba mojego niedawnego rozmówcy Zbigniewa Nosowskiego, który opowiada o tym, że my za mało mówimy o małżeństwie jako takim, i tym się nie zachwycamy, bo mam wrażenie, że tylko te święte związane z sakrum rzeczy są prawdziwie święte. Znaczy tak, jest to takie niedocenianie właśnie małych świętych rzeczy w naszym takim zwykłym, codziennym życiu. Mhm. Wiesz, ja mam takie przekonanie właśnie, że wiesz, jeżeli wierzę, że Chrystus jest we mnie, bo On tam prawdziwie jest, to po prostu każda czynność, ja tak odczytuję swoje czynności, które robię właśnie opiekując się swoją rodziną, nastawiając pralkę, robiąc kanapki, to właśnie każda moja czynność jest przeniknięta Jego obecnością i ja po prostu odczytuję tę każdą moją taką drobną służbę jako świętą. No właśnie, to jest to, że twoje życie, twoja relacja z mężem jest odkrywaniem Boga. Przecież Boże, my tego uczymy w trakcie przygotowania do sakramentu małżeństwa. Jeśli relacje między kobietą i mężczyzną nazywamy sakramentem, czyli widzialnym znakiem niewidzialnej łaski Pana Boga, to znaczy, że miłość między nimi jest sakralna. Tam jest Bóg między wami. I on nie jest tylko wtedy, kiedy idziecie do kościoła całą rodziną, czy kiedy klękacie do wieczornej modlitwy lub razem odmawiacie różaniec, koronkę w ciągu dnia, tylko wtedy, kiedy jesteście razem, kiedy po prostu okazujecie sobie czułość, kiedy po prostu jesteście blisko siebie. Tak. Więc no tak, jest to świętość po prostu w takim naszym nieświętym, codziennym życiu. Właśnie świętym. No właśnie chodzi o to, żeby powiedzieć, że właśnie w świętym, tak. Można powiedzieć, że tak, że święty. Mhm. Tak, tak. No widzisz, to się zakodowało w naszym myśleniu i to jest to, co my musimy dzisiaj przepracować. I coraz więcej teologów na szczęście o tym mówi, że my musimy w języku to zmienić. Że nie tylko akcentować, to nie znaczy, że adoracja Najświętszego Sakramentu nie jest ważna, bo ona jest bardzo ważna. Ponieważ jak nie będziemy mieli momentów zatrzymania, to również i ta świętość codzienna będzie traciła na jasności. No bo nie będzie momentów, kiedy my na nowo to uporządkujemy, na nowo pragnienia nasze wzrosną. Ale główna część, lwia część naszego życia odbywa się w prozaicznych czynnościach przecież. Które jednak są przeniknięte, jeżeli przypomnimy sobie o tym, znaczy powinniśmy sobie właśnie przypominać cały czas o tym, że one są przeniknięte Bożą obecnością, bo Bóg jest w nas. Mhm, dokładnie. Chce nas świętymi. Każdy z nas jest powołany do świętości. Właśnie nie tylko ksiądz czy siostra zakonna, ale my wszyscy w tych trudach, takich zmaganiach codziennych, no bo tak jest, zmagamy się. Cały czas przegrywamy, wygrywamy, różnie jest. No nie, ale w tych naszych zmaganiach jesteśmy powołani do świętości. Mamy być świętymi. Czy masz jakiś przykład kobiety, która pięknie żyła w kościele? Może święta matka Teresa z Kalkuty, święta Katarzyna ze Sieny, Asia Bibi, a może inna osoba? I w czym ona była tak pociągająca i czego ona uczy o byciu kobietą w kościele? Tak jak wcześniej opowiedziałaś o pewnych ogólnych założeniach, to chciałbym, żebyś pewne szczegóły życia kogoś przywołała i pokazała, to wyłapałam i to chciałabym naśladować. Są na pewno kobiety, które w jakiś sposób imponują mi i taką może nie bardzo znaną,
ale jakby z takiej mojej też powiedzmy grupy zawodowej, to jest położna, nazywała się chyba Stanisława Leszczyńska, kobieta, która pracowała w Auschwitz, przyjmowała właśnie tam porody w tych nieludzkich warunkach, no bo to były nieludzkie warunki, zapewniała tym kobietom takie chwile człowieczeństwa, że po prostu mogły jakoś w godności urodzić swoje dzieci, poczuć te dzieci, poczuć jakąś macierzyńską miłość. I w ogóle zaskakujące jest to, ona tam przyjęła chyba 3000 porodów i w ogóle z tych 3000 nie straciła podczas porodu żadnej kobiety ani żadnego dziecka. I w ogóle patrząc na warunki, które tam były, to jest po prostu jakieś niewyobrażalne i Boża łaska. Nie ugięła się też przed tym, bo kazano jej zabijać dzieci, jak przyjmowała te porody, ale ona tego nigdy nie zrobiła, bo uważała, że po prostu każde życie jest cudem. Z tych 3000 istnień przetrwało obóz 30 dzieci, więc no właśnie ona jest dla mnie takim przykładem poświęcenia, nieugiętości, odwagi. I super dla ciebie jako osoby, która pracuje z kobietami, które są w czasie okołoporodowym, szczególnie ona przemawia nawet z racji na zawód. Więc fajnie by było, gdyby każda osoba w ramach swojego zawodu miała takiego świętego, albo nawet i może wytworzyć w kościele, ja sobie ostatnio tak myślałem, taką instytucję, niekoniecznie świętego, który będzie w 100% heroiczny, ale który już jest dobrym przykładem, bo my mamy czasami taką chęć wynajdywania tylko osób, które są nieskazitelne, które już w każdym punkcie muszą być sprawdzone, a czasami potrzeba po prostu motywatora. Trzeba mówić o kimś, kto może nie będzie miał procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego, ale po prostu będzie motywującym w danych czynnościach i jakimś kompasem dla odnalezienia się w tym wszystkim. Tak. Myślę, że tak. W ogóle właśnie te procesy beatyfikacyjne i kanonizacyjne są tak bardzo skomplikowane, że myślę sobie, że bardzo trudno jest zostać świętym. Myślę, że już łatwiej tam u Pana Boga na górze jest zostać świętym niż uznanym za świętego tutaj. Bo myślę, że chodzi tutaj wśród nas wielu świętych, o których świat się nigdy nie dowie. Jeszcze myślę sobie o wiesz, właśnie tej położnej z Auschwitz, że to jest jakby też dla mnie takie bliskie, bo no, mam 6 dzieci, wielokrotnie rodziłam i wiem, jakie to jest takie doświadczenie, wiesz, i piękne, i ciężkie, i jakie jest ważne, kto ci towarzyszy przy tym, jak to cię wspiera. Jeśli chodzi o te procesy beatyfikacyjne i kanonizacyjne, to problem jest w naszym krytykanstwie ludzkim. Zobacz, co się ostatnio wydarzyło pod adresem świętego Jana Pawła II. Nawet niektórzy krzyczeli, trzeba zrobić proces dekanonizacyjny. Jak on mógł być, nie? To już takie naprawdę doszukiwanie się z bardzo dalekich terenów, byleby dociągnąć minus jakiś, nie? Byleby pokazać, że to nie jest taka krystaliczna postać, że tutaj on wiedział, nie powiedział, coś tam, nie? Więc my trochę walczymy z pewną świętością, mówię my jako społeczeństwo, nie konkretnie my jako jednostki, ponieważ boimy się, że ta świętość będzie za bardzo nas zobowiązywać. Więc jest w ogóle ją ciężko przeżyć. Nie? Ja to widzę sam, wiesz, w takiej miniaturze, będąc księdzem. Ja wiem, ile osób potrafi się do mnie doczepiać za takie rzeczy, które w ogóle w głowie by mi nie przyszło, że można mieć o to pretensje. Świętość taka prawdziwa to zawsze jest gdzieś na poziomie serca, wnętrza, decyzji, pójścia za Panem Bogiem. Tak jak mamy w psalmie 24, że jest człowiek z rąk nieskalanych i czystego serca, który wraca swojej duszy ku marnościom. Wiesz, tego nie da się wykonać w świecie, bo po prostu tak się zderzamy ze światem, że zawsze się znajdzie coś, że możemy powiedzieć, że nie jesteśmy tacy krystaliczni, że nie jesteśmy święci. Więc ta świętość jest zawsze moim zdaniem gdzieś tam na poziomie serca, ale nie jesteśmy w stanie tam zajrzeć. Więc zawsze znajdzie się coś, co można komuś zarzucić i powiedzieć, o nie, on jednak nie jest święty. Ale całe szczęście Bóg widzi serce, a my możemy
tylko widzieć to, co na zewnątrz i właśnie krytykować to i jakoś tam odrzucać, nie uznawać. Ale to nie jest Boża perspektywa. Dlatego Kościół katolicki jest tutaj bardzo precyzyjny w swoim katechizmie i mówi, że mamy tylko domniemany stan łaski uświęcającej, bo w pełni nawet nie wiemy, czy ją mamy. Także tak wiele różnych rzeczy może spowodować zaburzenie. I ja to też mówię w kontekście ideałów, że ideał nie jest po to, aby od razu to posiąść, tylko ideał jest po to, żeby widzieć, co mam robić i w którą stronę mam się udać, a nie, że od razu jak nie zrealizuję go, to jestem kimś złym. Nie, bo jesteś na drodze do ideału i już to jest piękne, bo to ciebie prowokuje do pewnych postaw, działań, myśli i ty jak upadasz, powstajesz i dalej idziesz i wiesz, gdzie masz iść. Dlatego no nie ma co się czasami denerwować na zbyt wysokie ideały i nie myśleć, że my musimy od razu je posiąść. Najlepiej to po prostu wejść na drogę i to już jest dużo. Tak, właśnie ideał to jest zawsze taka, nie wiem, jakby można powiedzieć gwiazda, która jakoś tam nas prowadzi i można powiedzieć oświetla drogę, ale no taka chyba tutaj w naszym życiu nieosiągalna, ale dobrze, żeby być wpatrzonym w jakiś ideał, najlepiej być wpatrzonym w Boga i właśnie podążać za tym. Trudne pytanie, czy kobiety są krzywdzone w Kościele? A jeśli tak, to w jaki sposób i co trzeba przede wszystkim w Kościele zmienić, by do tego nie dochodziło. Czy są ranieni ogólnie ludzie, czy jakoś szczególnie dotyka to kobiet? Jak ty to postrzegasz? Myślę, że ludzie w ogóle są wszędzie krzywdzeni. I w swoim domu, i w miejscu pracy, i w urzędzie, i na ulicy. I w ogóle to jest takie nie do zrobienia, moim zdaniem, żeby ludzie nie byli krzywdzeni. Bo spotykamy innych ludzi, wszyscy jesteśmy grzeszni, ranimy siebie nawzajem i kiedy patrzę sobie na przykład na wspólnotę, czy na wspólnotę taką właśnie tam w ramach kościoła, czy w ogóle szerzej taką kościół jako wspólnotę, to paradoksalnie największą biedą tych wspólnot jest to, że tam są ludzie, którzy muszą znosić siebie nawzajem, ja ich, a oni mnie i też właśnie, nie wiem, no krzywdzimy się, nie da się jakoś tego... Nie da się tego odciąć, a ponieważ w kościele, we wspólnotach jest więcej kobiet, kobiety są jakoś bardziej emocjonalne, bardziej takie, nie wiem, może to stereotyp, ale wydaje się, że bardziej wrażliwe albo przynajmniej okazują tę swoją wrażliwość, no to pewnie częściej kobiety są ranione. I czasami też mi się tak wydaje, że księża ranią. Znaczy ja nieraz poczułam się zraniona tym, co księża mówią na kazaniach, albo tym, co księża mówią w konfesjonale, albo w jakimś tam, nie wiem, w kancelarii. Więc jakby zetknęłam się z takim jakimś potraktowaniem, które mnie zraniło. Ale tutaj jeszcze też jakby nie sposób nie wspomnieć jeżeli mówimy o krzywdzeniu kobiet, no to o kwestii molestowania seksualnego, ale jakby nie chciałabym to tak wchodzić jakoś głęboko. Tylko chciałabym powiedzieć, że moim zdaniem Kościół nie jest jakimś takim specjalnym miejscem pełnym drapieżców seksualnych, bo myślę, że oni są wszędzie, a w Kościele to może nawet mniej niż gdzie indziej, ale wydaje mi się, że doznanie takiej krzywdy w Kościele, w takim miejscu, które powinno być bezpieczne, które powinno być skałą schronienia i warownią, która ocala, jest czymś takim strasznym w ogóle. Najgorszym, co może być, że w miejscu, które powinno być schronieniem, doznaje jakiejś takiej krzywdy potwornej. Właściwie to nie wiem, co należałoby z tym zrobić, czy da się w ogóle coś z tym zrobić, bo to jest też jakby pytanie o to, czy da się zlikwidować zło na świecie i to, żeby nie było wojen. Ale na przykład myślę, że jeżeli by były jakieś kobiety w jakichś strukturach kościelnych, to na pewno innym kobietom byłoby łatwiej powiedzieć, no nie, o tym, co się stało. Może wtedy, no myślę, że teraz już rzadziej się to zamiata pod dywan, ale przecież wiadomo, że, no, że taka była polityka raczej jakiegoś tam zamiatania pod dywan. Chodzi o to, żeby też kobiety jakoś nie bały się mówić. Miały takie poczucie, że będą zrozumiane, że ktoś im uwierzy. Właśnie te funkcje tych matek duchowych, takich opok dla kobiet, myślę, że to by było jakiś taki, no jakiś środek. Powiedziałaś tutaj bardzo ważną rzecz i niesamowicie dojrzałą, że nie chodzi o ustalanie twardego prawa,
bo można wylać dziecko z kąpielą, tylko o to, żeby być chętniejszym do słuchania. Nie od razu, żeby kogoś oceniać, że na pewno uczynił to zło, tylko żeby dać komuś się wypowiedzieć i te sprawy rozważać. Dlatego, że twarde prawo może pociągnąć zbyt daleko idące konsekwencje. Ja ostatnio się tak poczułem, jak byłem na Radzie Pedagogicznej i słyszałem o nowo wprowadzonych zasadach ochrony małoletnich w szkole. Ja nawet skomentowałem to na głos, mówiąc, że jeśli my będziemy w ten sposób postępowali, co do joty, co tam jest pokazane, to będzie zimny chów. Bo to nie jest sztuka zrobić pleksę między sobą a dzieckiem, i nic nie zrobić, nie okazać żadnej czułości, zrozumienia, wysłuchania, no bo wtedy będziemy kształtowali robotów. A niestety za każdym razem, kiedy okazujemy emocje, to jest możliwość do pewnych nadużyć, do pewnych problemów. Więc to musi być pewien złoty środek między z jednej strony uniemożliwieniem zranienia, a z drugiej strony też możliwością okazania siebie. Ponieważ my jako duszpasterze, mówię tutaj w imieniu księży i wydaje mi się, że wielu księży, czujemy się trochę stłamszeni tym, że już zaczynają się nas bać, że już my tak naprawdę nie mamy chęci do czułych rozmów, my nie mamy chęci do tego, żeby o pewne tematy poruszać, bo wolimy się obwarować, bo tak jest bezpieczniej, bo ciągle na nas patrzą i tylko krytykują. No to w pewnym momencie to po co coś robić, nie? To ja będę tylko urzędnikiem, punkt regulaminu spełnię, bo wiem, że pod nimi nic się nie wydarzy. To trochę tak jak ja miałem bunt, kiedy w kontekście tej całej pedofilii były nam wysłane katalog dobrych praktyk. To jak on został opublikowany w mojej diecezji, to ja postanowiłem, że już nie będę jeździł na żadne zimowiska, ani na letnie wyjazdy z młodzieżą, ponieważ ja nic nie mogę zrobić, bo wszystko może być wykorzystane przeciwko mnie. Zobacz, że to może aż do tego stopnia tak dojść, nie? Nie patrzyłam nigdy właśnie z tej perspektywy też, że jakby, no bo na pewno jest jakaś taka nagonka na księży, no nie patrzyłam nigdy na to z tej perspektywy, że wam też może się już odechciewać. Tak, no a tak jest, ponieważ no właśnie, to jest pytanie, na ile my też zaryzykujemy pewien kontakt i na ile zrobimy go otwartym, bo jak go zamkniemy tylko w zasadach, no to pytanie, jak ma później dziecko postrzegać księdza w szkole jako osobę sympatyczną, jeśli on nie może ani żadnego komplementu powiedzieć, bo już niektóre są już oceniane jako negatywne. On nie może czegoś tam dać, no bo to będzie uznawane jako prezent. Nie, no to w pewnym momencie mówimy, dobrze, to ja muszę się za każdym razem myśleć, ja już nie mogę być w tym spontaniczny, tylko muszę wbić sobie twardo prawo do głowy. Więc to jest właśnie, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, nie? Więc często same słuchanie i wytwarzanie dobrych miejsc do słuchania, żeby rzeczywiście usuwać patologię tam, gdzie ona jest, a nie też ją naciągać, bo jak będą błędne wyroki i one czasami wychodzą, że ktoś został oskarżony w sposób zły i tak naprawdę tam nie było błędu z jego strony, no to niektórych to wycofuje, bo mówią, widzisz, nawet możesz być źle oskarżony, a łatwo jest oskarżyć, a ciężej oczyścić, bo często już to niemożliwe, nie? W ogóle właśnie to, co mówisz, ważna jest ta przestrzeń do takiego wysłuchania, bo taką naturalną potrzebą człowieka jest właśnie bycie zauważonym, bycie wysłuchanym, bycie zrozumianym i jest jakby to też w kontekście osób, które są w kościele i czują się skrzywdzone, już nawet nie mówię tylko o kobietach molestowanych, ale w ogóle, bo różne są krzywdy, mniejsze i większe, ale też widzę jakby, wiesz, kontekst tutaj dla księży, bo wy też potrzebujecie wysłuchania, wiesz, bycia zauważonym, no, więc myślę, że zrozumianym, więc myślę, że w ogóle potrzebna jest taka jakaś płaszczyzna dialogu, wiesz, Kościoła i świata i wzajemnego usłyszenia się. W ogóle nie tylko w kontekście kobiet, ale po prostu Kościoła. I dlatego często Kościół ginie od własnej broni i dlatego ja po bardzo wielu przemyśleniach, rozmowach jestem zdecydowanym przeciwnikiem obowiązkowego celibatu. I o tym też będziemy za niedługo robili podcast, bo to powoduje bardzo wiele schorzeń i my możemy to usprawiedliwiać, że te rzeczy też się dzieją w rodzinach i tak dalej, ale nawet nie wiemy, jak bardzo można wprowadzić kogoś w samotność i on potem być w pułapce,
bo dosłownie wszystkie emocje ma w sobie blokować, a nie odkryje duchowości i czułości u swojego biskupa, tylko twarde schematy i gdzie on ma tak naprawdę pójść, nie? Więc to są często te rzeczy, nie? Które to potęgują i trzeba jasno też o tym mówić, bo Kościół powinien się nad tym zastanowić, czy nie ograniczyć celibatu obowiązkowego do wybranych charyzmatów zakonów, a nie twierdzić, że on jest stricte połączony z kapłaństwem. Ponieważ jeśli tak jest, to pytam, to czy kapłani, którzy są w grekokatolickim kościele, czy kapłani prawosławni są gorszej próby duchownymi? No nie wydaje mi się. Zresztą nigdzie Pismo Święte nie mówi o tym. Oczywiście, to już tak w ogóle jest osobny temat, więc nie chcę iść, bo to jest rzeka, którą można popłynąć bardzo daleko, a o tym będziemy osobne tematy, chociaż one są tak mocno ze sobą połączone, że aż ciężko o tym nie wspomnieć. Zresztą to męski temat, a my rozmawiamy dzisiaj o kobietach. Tak, ale kobiety prowokują mężczyzn do pewnych postaw, a sposób przeżywania męskości wpływa na to, jak traktowane są kobiety. Nie? Więc jedno z drugim jest po prostu zazębione i ciężko jest to oddzielić. Kolejne pytanie. Kobiety, które nie chcą, by ich traktować jak służący i od służby, nie znajdują się w kościele. Jak to czuwasz? Czy twoje kompetencje są doceniane w kościele? Kobiety nie są traktowane w kościele jak służące, bo w kościele nikt do niczego, nikogo nie zmusza. Posługują te kobiety, które chcą. Ja mam w ogóle, już o tym mówiłam, takie przekonanie, że kobiety chcą i chcą posługiwać w kościele, ale często jest tak, że nie mają w ogóle na to szansy, nie mają możliwości, no bo też właściwie nie widzą takiej przestrzeni. Ja nie widzę przestrzeni, co mogłabym robić. Zresztą ja tam wychodziłam już z jakimiś inicjatywami, jakby jako ja, jako stowarzyszenie i zawsze było to jakoś tam odrzucone. I myślę, że moje kompetencje w ogóle nie są doceniane. Nie mam takiego poczucia, że mogę się rozwijać w kościele, że w ogóle nie mam poczucia, że kogoś to obchodzi, co ja mam dodania, czy jakieś tam moje inicjatywy. No nie, a coś tam umiem, no prowadzę spotkania dla kobiet, podobno dobrze piszę, nie najgorzej mówię, jestem historykiem filozofii chrześcijańskiej, lubię organizować różne rzeczy, też wciągać w to inne osoby. Jakbym tak poszła sobie do proboszcza i powiedziała, że księże, umiem to, to i to, czy ja się do czegoś przydam, no to nie wiem, czy ksiądz by znalazł dla mnie jakąś fuchę, tak powiedzmy. Więc zdecydowanie czuję się taka niewykorzystana, chociaż chciałabym. No. W ogóle uważam, że w kościele jest tym problem, bo nawet ja nie czuję się zauważony i docenione, nie są docenione totalnie moje kompetencje. Czasami wręcz jest na odwrót, że jeśli ksiądz ma swoje zdanie, to jest wyrzucany na najgorsze parafie i traktowany jako piąte koło u wozu, bo jest po prostu uznaniowość, więc to w ogóle jest rak w kościele w postaci błędnego podejścia do władzy i dyktatury władzy, która jest. No i to jest rzecz, która też oddala od kapłaństwa wielu młodych i sami hierarchowie będą musieli się jakieś mocno uderzyć w piersi, bo zobaczą, że nie mają z kim pracować. Więc wydaje mi się, że od tej strony będzie zmiana. Bo tutaj nie nastąpi, bo nikt nie chce rezygnować ze swojej władzy. Nikt po prostu. I to jest... Znaczy... Są jakieś formuły w kościele takie, które już się wyczerpały i po prostu no, takie brzydkie słowa, ale jeżeli coś się nie zmieni, nie będzie jakichś nowych pomysłów, to będzie jakaś degeneracja po prostu. No Kościół będzie tak wymierał. Wiesz, bo mam taką koleżankę, która była katoliczką i przeszła na protestantyzm i ona u siebie w kościele wymyśliła sobie, że bo ona jest w ogóle trenerem talentów. Wymyśliła sobie, że zrobi jakąś taką grupkę dla dzieci, taką jakąś rozwojową, trochę jak jakaś taka, tak jak protestanci mają te szkółki niedzielne, ale połączone z jakimiś innymi tam aktywnościami. I ona poszła do swojego pastora i powiedziała, chcę to robić. On powiedział, okej,
możesz robić. No i ona zaczęła to robić, potem się włączyli jacyś inni ludzie tam właśnie z jej wspólnoty, wiesz, i teraz w ogóle główna kasa, którą oni zbierają z dziesięciny, to jest przeznaczona właśnie na te jej działania. A ja sobie myślę, jak ja bym poszła właśnie do księdza i powiedziałabym, proszę księdza, chciałabym coś takiego, to czy jakikolwiek problem, żeby się na to zgodził? Bo już naprawdę chodziłam z jakimiś inicjatywami mniejszymi i po prostu było to odrzucane. Mhm. No więc tak. Właśnie tak u nas po prostu trochę trzeba jest, było natrafić na bardzo aktywnego księdza, który by widział w tym potencjał i chciałby na tym polu działać, bo widziałby wartość i by nie był wypalony. Ja spotykam takich, ale to jest niestety druzgocąca mniejszość. Tak, więc to też jest temat do rozważenia i dlatego też chciałem, żeby on wybrzmiał na głos, żeby on nie był tylko w naszych sercach, bo to mnóstwo kobiet i w ogóle mężczyzn w Kościele by się pod tym podpisało i o tym trzeba mówić, żeby uświadamiać, bo piękne kazania biskupów nie zmienią sytuacji, tylko trzeba konkretnych decyzji. No właśnie, jakby nie wystarczą piękne słowa i zawsze to powtarzam właśnie, że no... Słowa to trzeba po prostu w czyn wprowadzić. No nie, jakiś musi owoc z tego być w świecie, bo możemy mówić wiele pięknych słów i słowa są wspaniałe, bo mogą właśnie jakoś nas podnosić, ale takie słowa, które zmieniają rzeczywistość, no to one są najważniejsze jednak. I takich nam jest potrzeba. Takich słów, które stają się ciałem po prostu. I tak, i trzeba konkretnie decyzji. Trzeba zgodzić się na to, że rezygnujesz z czegoś, ponieważ wiem, że otwiera to przestrzeń dla nowości, dla świeżości. A nie jest wcale tak, że jest dobrze, to po co zmieniać, jak jest dobrze, chociaż może nie do końca jest dobrze. A ja zawsze powiem, bo może być lepiej. Możemy wymyśleć coś lepszego. Jeżeli wiele osób zrobimy burzę mózgów, to naprawdę można coś wymyśleć nowego, co będzie lepsze. Tego właśnie ja za tym jestem i uważam, że trzeba poruszać tematy tabu. W ogóle samo pojęcie tabu jest ciekawe. Kiedyś to sobie wygooglowałem, że tabu to jest temat, który nie chcemy poruszać, bo boimy się, że jak zacznie coś być rozważane, to wtedy rozwali się nam konstrukcja, do której my się przyzwyczailiśmy, więc o tym nie mówmy, bo będzie trzeba zadać niewygodne pytania i zmieniać się, a to będzie nas kosztowało. Bo zawsze zmiana jest. Zmiana jest czymś, czego się boimy. No właśnie, bo boimy się. No, ale tylko pytanie, co my chcemy zrobić, tak? Ponieważ młodych nie zatrzymamy w kościele tylko hasłami, tylko trzeba stworzyć dla nich przestrzeń. Ludzi nie będziemy mieli w kościołach, jeśli nie będą widzieli, że to jest dla nich twórcze. Tak, że to jest w ogóle ich miejsce. Ja mam dorastających synów. Ja nie wiem, jak ich zatrzymać w kościele. Naprawdę. Wiesz, modlimy się, odkąd byli mali. Chodzimy do kościoła, jeździliśmy na rekolekcje. Ale to jest tak bardzo trudne. Wiesz, żeby ich zatrzymać. No nie, co musi się stać, żeby oni zostali przyciągnięci do tego kościoła, bo ja na razie nie widzę nic, co by ich przyciągało. Wręcz przeciwnie. Mhm. Znaczy ja sam powiem, jakby żeby wprowadzić tutaj pozytywny wątek w kontekście tych naszych różnych rozważań, które są konstruktywno-krytyczne, że ja na przykład staram się po prostu swoją osobistą pracą i rozmową pokazywać, że w kościele jest duchowość, bo są tam sakramenty i tam mogą się tworzyć dojrzałe więzi, ale jestem w stanie to zrobić na poziomie ja ktoś, a nie jestem w stanie tego zrobić na poziomie ja cały kościół, czy ja kościół lokalny, ponieważ po prostu nie jest to moją funkcją i nie mam do tego władzy, tak? Nie jestem biskupem, więc na przykład nie powiem księżom, że w każdej parafii chciał, nie chciał, jest 3 godziny adoracji w tygodniu i musicie to zorganizować. Albo że kancelaria nie jest tylko kiedy wam pasuje o godzinie, pół godziny przed, kiedy jeszcze się śpieszycie na mszę świętą, tylko ma być i rano, raz po południu, a raz późnym wieczorem, żeby ludzie w różnych godzinach pracy mogli tam pójść. I koniec. I nie ma, że się nie zgadzasz i musi tak być. Nie mogę tego zrobić, bo nie jestem u władzy. Nie? To są konkretne rzeczy. Ja tutaj mam po prostu naręcza. To nie jest tak, że ja tylko idealizuję i mam pewne swoje romantyczne pomysły, tylko ja mam konkrety. Tak? Tylko ktoś musi cię wysłuchać i się zgodzić na to. Tak. I zobacz, ile też jest takich dobrych intuicji wśród katolików, ale się nie chce słuchać, bo to nas czego się ograbi, bo gdzieś będziemy musieli więcej robić. Nie? Ale wiesz, tak sobie myślę, że z jednej strony nie chce się słuchać, ale z drugiej strony to też nie zawsze tak wychodzimy z jakąś inicjatywą, bo na przykład
już mamy takie doświadczenie albo przeczucie, że na przykład, nie wiem, nie zostaniemy wysłuchani, albo że zostaniemy jakoś tam źle, szorstko potraktowani. No tak, to jest kolejna rzecz, nie? Że jak już i jakiś tam czas nie jestem słuchany, no to nie chcę mówić. I ważne jest jakby znalezienie płaszczyzny takiej dialogu, no nie? Bo musimy być na tych samych płaszczyznach, bo jak ja będę na innej, a mój ksiądz proboszcz na innej, to możemy mówić i słuchać, ale nie usłyszymy się nawzajem, więc właśnie jakby to jest też kluczowe, żeby znaleźć jakąś taką wspólną płaszczyznę. No to już tutaj poruszamy kolejny temat w kontekście nawet tej kobiecości, klerykalizmu. No. Dlatego, że klerykalizm powoduje zamknięcie się w wewnętrznym świecie i to jest jego problem, ponieważ nie jest problem, że my chcemy dobra dla Kościoła, że my rozumiemy funkcjonowanie swojej wspólnoty lepiej, bo jesteśmy wewnątrz, tylko gorzej, że klerykalizm w wydaniu polskim jest wyciszeniem pewnych tonów, że pewne tony w ogóle my ich nie słyszymy, że ludzie mówią, ale nie, bo to na pewno jest złe. To jest problem. To jest taki dialog ze słuchawkami na uszach, że kiedy ja chcę, to te słuchawki pościągam i kiedy powiecie pięknie, że mamy ładną adorację, czy coś się dzieje w parafii, to słucham, ale kiedy już zaczynacie narzekać, to nakładam na nowo słuchawki i wy sobie mówcie, bo wy jesteście od złego. Nie? To jest to. Nie? To jest w wydaniu polskim klerykalizm. Dobrze. I na koniec chciałbym, żeby zreasumować to wszystko, i zamknąć w odpowiedzi na jedno pytanie, na czym polega kobieca duchowość? W czym jest ona różna od męskiej duchowości? I czy w Kościele nie mamy więcej żeńskiej duchowości, dlatego mężczyźni się w niej nie odnajdują? I to jest trochę takie zabawne, no bo z jednej strony nie dopuszczamy kobiet, bo gdzieś tam jej blokujemy, a z drugiej strony poniekąd duchowość się realizuje na sposób kobiecy, bo jest tam wiele emocji, wiele podejścia takiego czułego, więc podam w jakąś pułapkę. Jak ty to oceniasz, jak to obserwujesz? Wiesz, ja myślę, że w ogóle duchowość to jest coś takiego bardzo wewnętrznego, co ja oddzielam od jakichś zewnętrznych objawów takich, powiedzmy, kultowo-religijnych. Że różni się po prostu człowiek od człowieka, a nie mężczyzna od kobiety, bo każdy ma swoją właśnie jakąś indywidualną taką duchowość, drogę do Boga, bo wydaje mi się, że to jest taki trochę stereotyp, że kobieta jest z różańcem i że musi mieć duchowość maryjną, takiej właśnie pokornej służebnicy, o której już mówiłam. I ja widzę to, że kobiety się z tym zmagają, bo mają poczucie na przykład, że są za mało maryjne. Kiedyś tam czytałam na jakimś forum, że dziewczyna, no właśnie takich kobiet katolickich, skarżyła się, że nie idzie jej różaniec, że żona ma z tym problem. I zaraz, wiesz, lawina po prostu takich podobnych komentarzy się pojawiła. I ja kiedyś też miałam ten problem, bo ja mam taką duchowość wybitnie niemaryjną. I nawet się spowiadałam z tego. I kiedyś powiedział mi właśnie spowiednik, że można mieć taką duchowość. Podziwiam ją, mogłabym jakoś długo mówić o tym właśnie jak wspaniałą osobą, ale jakby to nie jest moja droga. Ja na przykład odnajduję się w takiej duchowości ignacjańskiej, lubię medytować, pracować z wyobraźnią. Tak, nie wiem, jakoś wsłuchiwać się wewnętrzny głos Pana Boga we mnie. Lubię też przebywać w Jego obecności, w takiej modlitwie niedyskursywnej, to nazywa się modlitwa głębia. Ojcowie pustyni nazywali to modlitwą myślną. Lubię też Słowo Boże, po prostu lubię je czytać, lubię je słuchać, lubię się dowiadywać jakichś takich rzeczy, wiesz, wokół Biblii i codziennie na przykład odmawiam jakąś część brewiarza albo tam więcej, jak mi się uda. Lubię też modlitwę spontaniczną, taką, no jestem w Odnowie, więc taką modlitwę uwielbienia, więc tutaj chodzi jakby o takie znalezienie swojej drogi. Wiesz, kiedy byłam przez 10 lat w domowym kościele, to ja w pewnym momencie bardzo szybko poczułam się w ogóle tak, że nie jestem na swoim miejscu. Mam takie przemyślenie, że to nie wystarczy być we wspólnocie, tylko trzeba być we właściwej wspólnocie, takiej, która w jakiś sposób cię karmi i chodzi o jakieś znalezienie takiej własnej drogi do Pana Boga i to jest ten moment, w którym modlitwa staje się takim dialogiem opartym na relacji. I wtedy tej modlitwy tak jakoś ciągle ma się takie poczucie, że jest za mało i wtedy się
to dzieje, że ona po prostu, ta modlitwa jest takim przebywaniem w Bożej obecności, w której w ogóle chcesz być. I zawsze jest jakiś niedosyt i wtedy, nie wiem, jakieś minuty zamieniają się w kwadranse zamieniają się w godziny i to jest ten moment, kiedy właśnie Bóg cię tak napełnia i przyciąga do siebie i to jest ten moment, w którym właśnie wiara staje się relacją, a nie jest tylko takim uczestniczeniem w jakimś, wiesz, kulcie. Znaczy potem i tak jakby poruszamy się w tym obrębie kultu, ale w jakiś taki inny sposób, że Bóg działa od wewnątrz i jakby też inaczej przeżywa się mszę świętą na przykład. Więc ważna jest dla mnie ta taka karmiąca relacja, która daje poczucie takie poczucie, że coś w twoim wnętrzu się zmieniło. Że takie poczucie, że Bóg mnie widzi i że trzyma mnie w swoim ręku. I myślę właśnie, że to jest droga taka indywidualna każdego człowieka i ja bym tego w ogóle tak nie rozdzielała na duchowość męską i żeńską. Faktycznie wiele kobiet ma taką duchowość maryjną. Nie wiem, czy to jest ich droga, czy jakby też ulegają temu, czy to je naprawdę karmi, ale są też mężczyźni, którzy mają taką duchowość maryjną i trudno też orzec jakby procentowo, czy to jest, czy ich jest więcej, czy mniej, no bo w ogóle jest więcej kobiet w kościele. Podpisałbym się pod tym, co mówisz. Rzeczywiście jesteśmy jako ludzie w duchowości. Jestem kobietą, to wchodzę jako kobieta. Jestem jako mężczyzna, wchodzę jako mężczyzna. I możemy operować tymi samymi przestrzeniami, mentalnościami, wrażliwościami, aczkolwiek zawsze ze swoją tożsamością płciową. Ale to wcale aż tak mocno nie różnicuje, ponieważ w różnych momentach ktoś mógłby powiedzieć, mam bardziej kobiecą wrażliwość. Nie, po prostu masz w tym momencie taką potrzebę wyrażenia tego do Pana Boga takiej, a nie innej rzeczy. Więc właśnie, więc po prostu szanujmy siebie i rozumiejmy, że też każda kobieta ma w sobie coś pięknego, co chciałaby w Kościele zrealizować. I bardzo Tobie dziękuję za tę rozmowę, jakże uczciwą. Dziękuję, że chciałeś mnie wysłuchać. Tak, no, dla mnie to jest bardzo cenne, żeby właśnie nazbierać różne opinie. Tak, ponieważ jak zostajemy tylko z własnym sercem i z własnym postrzeganiem świata, to jesteśmy niesamowicie ubodzy, bo myślimy, że świat się rozgrywa tylko w moich myślach. To nieprawda, ponieważ jest tak wiele różnych poglądów, tak wiele różnych wrażliwości i trzeba je zbierać razem i potem, mając pewną mądrość życiową i korzystając z mądrości całej wspólnoty, wynajdywać drogi, które będą nas prowadziły ku celu, a nie sprowadzały na manowce. I po to też tę rozmowę przeprowadziliśmy. Mam nadzieję, że komuś też to pomoże, pozwoli też spojrzeć bardziej na swoją kobiecość i nie denerwować się na to, że pewne rzeczy mi się w Kościele nie podobają, bo mają prawo też się nie podobać i trzeba je jasno mówić, ponieważ jak nie mówimy, to nie ma zmiany. A jak jest mówienie, to jest prowokacja do tego, aby usiąść przy stole i pewne rzeczy też w ramach dokumentów i rozporządzeń zmienić. Chciałbym podziękować za tą rozmowę również i Twojej rodzinie, za ten czas, który nam poświęciłaś i udzielam Wam Bożego błogosławieństwa, jak i słuchaczom. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Jeszcze raz dziękuję i szczęść Boże. Dzięki, szczęść Boże. Bardzo dziękuję za odsłuchanie tego podcastu. Jeśli z niego skorzystałeś, no to przekaż go dalej. Pamiętaj, udostępnianie to również ewangelizacja. Bądźmy razem w naszym kroczeniu po wodzie za Jezusem. Wydarzy się tutaj jeszcze wiele dobrego. Odwagi.